To jest Dzidzie Rap, część druga. Yo, yo, yo. Ja już byłem chyba każdym mężem, gachem, przyjacielem. Teraz zupełnie na nowo Night City obywatelem. I wam powiem, że jeszcze nigdy tyle się nie działo wokół, aż to wszystko trudno zmieścić w tym cybernetycznym oku. Patrz, wychodzę wczoraj z domu, mam robotę na dowozie. Patrzę, a mnie sąsiad wita, on bez spodni i w tipozie. Nic to myślę, trudny ranek, do roboty muszę, wartko. Ale jak mam zdążyć, gdy na przejściu mnie potrąca każde auto, w końcu jestem, ale o sukcesie mówić ja nie mogę, bo zostałem bezrobotny. Szef mój wpadł dziś pod podłogę. Znaleźć nową będzie trudno, a przynajmniej w pełni godnie z rekruterem porozmawiać siurem, co klipuje mi przez spodnie. Co za dzień? Pęka moja cybernetyczna głowa. Odpowiedzią się okaże z mym najlepszym czumem browar. Czasem można wyluzować, w nocnym mieście się pobawić, ale muszę sam, bo kumpla model raczył się nie zjawić. Niby gdzieś go tutaj słyszę i w powietrzu są napisy, lecz wychodzę, widzę grupę, która w dupie ma przepisy. Strzelanina, kradzież może jedna, a może dwie hece, jak poli. Już policji cały szwadron się spawnuje mi na plecy. Leci kulka w moje wszczepy. Tak się dzieje statystyka. Zapomniałeś, że Night City to wciąż dobra Ameryka? No i koniec, refund, smutek. Moje ciało tu zostanie, aż nie przyjdzie jakiś dupek i ukradnie mi ubranie. Niezatapialni. Witamy w podcaście Niestapialni 299, odcinek Origins. Jeżeli zastanawialiście się, skąd się wziął podcast Niestapialni 299, to być może dowiecie się w tym odcinku, a być może w następnym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie. Witają się z wami MC Pompernikiel, czyli... Iga Ewa Smoleńska, reprezentująca własną opinię i biedę. I Dominik Gąska. A ja jestem Tomek Pstrągowski i... Niższą klasę średnią reprezentuję, dziękuję. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o cyberpunku, znaczy będziemy rozmawiać o chaosie, który się dzieje dookoła cyberpunka, ale o samej grze jeszcze nie będziemy rozmawiać. Jeszcze? No jeszcze, no bo tak, bo będziemy rozmawiać pewnie za jakieś 2-3 tygodnie, jak przejdziemy wszyscy tą grę. To... Być może ostatnio 2 godziny rozmawialiśmy o cyberpunku. Tak, i to wrócimy. Dobrze nam zrobi taka mała przerwa przynajmniej. Tak. To jest tak, jak w perfumerii się cały czas wącha perfumy i nagle musisz powąchać tam trochę kawy, żeby sobie zresetować przelotę, to trochę nagle my tego potrzebujemy. Nagle musisz powąchać trochę gówna. Tak, dokładnie. Wychodzę, rzucam ten podcast, do widzenia panowie. Dokładnie tak, dokładnie Dominik ma najlepsze metafory. Będziemy dzisiaj mówić o, no tak jak już zapowiedziałem, o tym, co się dzieje dookoła cyberpunka. A się dzieje. O delikatnie dzieje. Niespełnionych obietnicach i lekkim chaosie komunikacyjnym, tudzież drobnym konflikcie na linii CD Projekt reszta świata ze szczególnym uwzględnieniem Sony Corporation, które wydaje ja się... Mi się wydaje, Tomasz, nie, tam jest że chyba coś jeszcze pomiędzy szczególnym... Sony i Corporation. To jest SIC, więc co to jest to OC? Sony Interactive Entertainment. A. Ale ja bym chciała powiedzieć, że to jest chyba przede wszystkim CD Projekt kontra konsument. Tak jakby all in all, to jest jakby największa chyba grupa pokrzywdzonych tutaj. To jest CD Projekt kontra reszta świata. Znaczy... Tak, trochę tak jak ty mówisz, Iga, ale trochę mocno jest to Sony, jest to CD Projekt kontra Sony jednak. Będziemy rozmawiać o firmie Metal Gear Solid, ponieważ powstaje i ponieważ ogłoszono głównego aktora, i będziemy rozmawiać o The Game Awards w końcu, które są tak ważnymi i wpływowymi nagrodami, że jak tydzień temu wyszły, a w tym samym dniu wyszedł Cyberpunk, to chyba absolutnie nikt nie zauważył, że przyznano te nagrody. Ja to był naprawdę pierwszy rok od bardzo, bardzo wielu lat, gdzie ja w ogóle zapomniałam o tym, że są Game Awards z jakiegoś powodu. Dostałam rano na twarz tam 500 newsów i wszyscy się mnie pytają, o Iga, który trailer najlepszy, a ja siedzę i co? Przy okazji, tak, no. problem z The Game Awards był taki w tym roku, że wiedzieliśmy, jaka gra wygra tam... Zanim w ogóle zostały ogłoszone te nagrody. Ja mam to nagrane w poprzednim odcinku, nie w poprzednim, 2 odcinki temu, że mówiłem, dokładnie mówiłem, jak będzie wyglądało The Game Awards i dokładnie tak było. Tak, no, tak. Że Titanic zgarnął wszystko po prostu i tyle. Nawet ja przypuszczałem, że może troszkę się odważą na jakąś tam zaskakującą decyzję, ale nie, było totalnie przewidywalnie. Dobra, a zaczynamy od co jest grane, tylko nie cyberpunk. Iga, co jest grane u ciebie, tylko nie cyberpunk?
No właśnie, jakby, jako że gro mojego czasu wkładam w cyberpunka, to byłoby mi trudno coś powiedzieć, ale sobie przypomniałam, że zanim był cyberpunk, to była heroina i grałam w Slime Ranchera. Okej. Więc tak, tak. Nie wiem, czy kojarzycie Slime Ranchera, to nie jest nowa gra, więc... Jest w Game Passie, dlatego zaczęłam w nią grać. I to jest po prostu crack cocaine. Ale musisz powiedzieć raz jeszcze, w co grasz, bo... Slime Rancher. Slime Rancher, okej. Okay. Bo myślałem, że w heroinę. W której hodujesz... No, gram w heroinę, no. Hodujesz takie... Gonię smoka generalnie. Takie bloby biegające, takie... Tak, i teraz tak, ja w tą grę wcześniej nie chciałam grać, dlatego że na jej wszystkich ikonach i tam whatnot są takie jakby kropelki z buźkami i mi się to mega kojarzy z Dragon Questem. A ja nie za bardzo lubię Dragon Questa, więc nie chciałam w to grać. Ale zobaczyłam, że jest na Game Passie, a jako że... Gra, o której dzisiaj nie możemy mówić w tym dziale, potrafi być buggy i czasami trzeba coś przeinstalować albo długo ją odpalać, to sobie wzięłam grę jeszcze przy okazji tego, że grałam wtedy w Control, którego też muszę cały czas przeinstalowywać, gra i na konsolach jest super, to sobie wzięłam coś, żeby grać jakby w play, to miało potrwać pół godziny i potem się obudziłam o 3:00 nad ranem, nie? I cały thing tego polega na tym, że to jest gra FPP, jesteś na jakiejś niezdefiniowanej do końca planecie, na której są takie żyjątka i to są właśnie takie kropelki, galaretki, takie trochę jak czuczu w Zeldzie, że one sobie chodzą, są stworzone dosłownie z tego slime, z tej takiej galarety, mazi, bym powiedziała, takiego zawiesiny, żelu, zolu, no nie wiem. I są w różnych kolorach i w różnych environment możesz je spotkać. Czyli tam niektóre będą w miejscach, gdzie jest jasno i sobie tam będą chodzić. I jedynym twoim sposobem interakcji ze światem jest taka broń, która je wsysa, taki trochę odkurzacz jak w Luigi's Mansion. I on wsysa zarówno te slimy, jak i jakieś tam kury, marchewki, owoce i tam whatnot. I masz swoją farmę. Na tej farmie masz jakby dedykowane miejsca, w których możesz robić różne jakby konstrukcje, w tym między innymi takie jak się nazywa, takie ogrodzone miejsca, gdzie do środka te zagrody, o, takie zagrody, gdzie do środka możesz wrzucić te slimy i one sobie tam będą żyć. I teraz cały patent tego polega na tym, że żeby to w jakikolwiek sposób zmonetyzować dla ciebie jako farmera, to te slimy musisz karmić i one wtedy wysrywają takie małe slimy. I te slimy, które one wysrywają, to ty sprzedajesz. Iga, co ty znowu znalazłeś po prostu? Słuchaj, i teraz jest tak. Im więcej masz tych slimów i im więcej ich rodzajów, bo one potrafią się ze sobą krzyżować i możesz robić hybrydy, tym różnego rodzaju te kupy one robią i one są różnie warte, ale w zależności od tego, ile one są warte i jakie chcesz mieć slimy, musisz budować różne zagrody, musisz zbudować kurnik, musisz zbudować ogród na różnego rodzaju rzeczy, które rosną, bo te slimy jedzą inne rzeczy, więc na przykład slima, który jest tabi, czyli taki kotkowy, nie możesz za bardzo nakarmić warzywem, bo on chce jeść mięso, więc musisz mu dać kurę. Żeby mieć kurę, to dobrze, żebyś miał kurnik, a nie biegał po całości świata, żeby te kury łapać. I to jest jedna jakby warstwa tej gry, której już jest mega uzależniająca, a przy okazji masz jeszcze warstwę eksploracyjną. Bo dookoła tej twojej farmy, tam gdzie chodzisz i szukasz tych slajmów, masz taki cały świat zbudowany, tam są różne biomy. W tych różnych biomach masz różne slajmy, ale też różne niebezpieczeństwa. I przy okazji masz też takie sekcje jakby platformowe, w których musisz za pieniądze upgrade'ować na przykład swój plecak, żeby mieć jetpacka. I to trwa milion, bo to jest oczywiście jedna z tych takich gier typu Stardew Valley, gdzie musisz bardzo dużo resursów wsadzać w to, żeby móc postępować dalej. I grałam w to bardzo, bardzo dużo, z takim jakby vibe'em właśnie heroinicznym Stardew Valley, że nie chciało mi się na przykład siedzieć w pracy, bo cały czas myślałam o tym, że będę dzisiaj robić slimy, nie? I będę dzisiaj je tam farmić i będzie super, bo już rozkminiłam, że mam 6 rodzajów hybryd slimów w bardzo różnych zagrodach i zrobiłam upgrade 2 biomów do mojej farmy i tam zaraz będę robić dalej. No i teraz jakby ten świat jest zrobiony w taki sposób, że oczywiście nie możesz przejść do każdej lokacji od razu, bo to by było za proste, tylko musisz spełnić pewne warunki. No i te warunki są tam jakby tajemniczymi warunkami ukrytymi w świecie i sam musisz się domyślić, co musisz z nimi zrobić, żeby je otworzyć. Więc oczywiście, że to ma wielką Wikipedię, Slimepedia jakąś taką, gdzie możesz sobie wyszukiwać wszystkich danych na temat każdego resursu, który możesz zmienić. Oczywiście, że wewnątrz gry punktuje cię za to, ile rzeczy, ile slimów masz i ile rzeczy już masz w takiej jakby wewnętrznej, growej encyklopedii, czyli jak złapiesz kurę,
do tego twojego tam wsysacza, to ta kura się doda do tej encyklopedii. I siedzę i po prostu mam w to chyba już wbite, nie wiem, z 12 godzin i ja to te 12 godzin to chyba wbiłam, kurde, przez 2 dni, po prostu grając po 6 Czyli godzin do 3 hodujesz rano. Galaretkę, tak? Po prostu. Hodujesz bardzo dużo galaretek. Jak hodujesz jedną galaretkę, to to za dużo nie daje, ale jeszcze te wysyny, małe galaretki, na przykład ci wyłażą w nocy, bo zapomniałeś, bo nie wiedziałeś, że zagroda może mieć dach i ci kurde z niej wyskoczą i zerzuci wszystkie kury, które masz w kurniku, więc potem musisz im zrobić dach, a tym kurom musisz zrobić wyższy płotek i jeszcze przy okazji jeszcze zeżarły ci wszystko na farmie, bo nie zrobiłeś kurde strachów na slajmy. Jest the struggle is real, wam powiem. A jaki jest, ale jaki jest cel tej gry? No, musisz jakby odkryć całą wyspę. To jest po pierwsze, a po drugie musisz zrobić swoje imperium slajmowe, grając na giełdzie tym ich kupami oraz spełniając zaszczanki. Jest jeszcze giełda tam? Tak, bo ogólnie to cena tych kup slajmowych się zmienia codziennie, więc dobrze jest mieć ich dużo i różnych i dobrze, żeby te twoje zagrody miały już zautomatyzowany system karmienia i zbierania tych kup, żebyś mógł je po prostu potem na giełdę, która jest obok twojego domku. Musisz upgrade'ować oczywiście swój domek, swoją farmę, takie estetyczne tam, takie kosmetyki są. To jest taki typowy, naprawdę dobrze napisany Skinner Box. Cały czas coś robisz, cały czas dostajesz, jakby jest lepiej, więc chcesz, żeby było jeszcze lepiej, żeby mieć jakby ten loop zarabiania jeszcze wyższy. Czyli i kurde, to jest chodzisz taki, tam. Czy to jest taki cookie clicker w FPP dobrze zrobiony? Taki bardzo bogaty mechanicznie cookie clicker, ale tak, ogólnie na samym dole tego wszystkiego jest cookie clicker, to jest fakt. Tam oczywiście musisz jeszcze spełniać tam pewne warunki, bo na przykład są takie niektóre slajmy, które żyją tylko i wyłącznie w jaskiniach i one są takie świecące w ciemności, mają w brzuszku takie świecące i robią świecące kupy, więc ja takiego jednego złapałam i go przeniosłam do siebie, ale był super nieszczęśliwy, miał cały czas taki ryj, jakby miał się zżygać albo zemdleć i się okazało, że musi mieć specyficzny rodzaj biomu, który mu sztucznie stworzyłam, ale teraz wykupiłam biom jaskiniowy, więc tam teraz będę je przeprowadzać. Więc to jest naprawdę skomplikowana farmerska gra, którą bardzo polecam, ale nie polecam jej przy okazji, bo jesteście heroinista. Już naprawdę lepiej zainwestować w heroinę, niż grać w samym Ranchera, nie? Nie, chciałbym Osobę tylko... sobie... Iga reprezentuje tu tylko własną opinię, podcast Niezapijalni nie zachęca do kupowania heroiny. Niezapijalni 299 też nie zachęca. Wszystkie nasze marki jakby odcinają się od zachęcania do kupowania heroiny. Ogólnie też myślę, że ta gra może bardzo dobrze jakby trafić w takie gusta, nawet żeby pograć z dziećmi, bo ona uczy takich podstaw ekonomii, jak a przy okazji te slimy są naprawdę heroiny, bardzo tak? cute i wszystko co się dzieje, tak, heroina też jest dobra dla dzieci, nie jest. Nie jest, heroina ogólnie nie jest dobra. Chyba, ale... że nie wiem, ale... ktoś ma rozwolnienie albo coś. To opiaty ogólnie są wtedy. Heroina nie jest dobra, ale... No Dominik, tutaj trzeba by się było kłócić, czy narkotyki mają swój dobry i zły wpływ. No oczywiście wiele z nich było bardzo długo stosowane w medycynie i jest ku temu bardzo wiele heroina powodów. Heroina jest, tak kiedyś czytałem, nie wiem, ale to nie była żadna naukowa opracowanie, nic takiego, tylko jakaś taka fikcja, więc tylko mogłem mieć nadzieję, że była dobrze zresearchowana, że heroina jest jednym z najsilniejszych leków przeciwbólowych, jaki zna człowiek i no, że ludziom, którzy są terminalnie heroiny, chorzy, jakby... że ludzie, którzy są terminalnie chorzy i już tam w dupie mają, czy będą uzależnieni, czy nie, to się często podaje, znaczy no nie często, ale się czasem podaje heroinę, żeby uśmierzyć im ból. Znaczy, no mówię, ogólnie opiaty i heroina i jej pochodna właśnie, morfina, bo morfina jest tak naprawdę jakby pochodną heroinę, są podawane właśnie dlatego, żeby ludzi uśmierzyć ból. No i te takie jakby dziury opiatowe, które były tam popularne w Anglii i w Azji, gdzie się po prostu leżało i paliło się tam opium i haszysze. No haszysze akurat nie jest opiatem, to też było po to, żeby się jakby, wiesz, wychillować, nie? No, ale w każdym razie, wracając do samego wieczora, polecam ją wszystkim, łącznie z całymi rodzinami, bo myślę, że jest to dobry timesync, ale kurde, naprawdę godziny to po prostu tak puu, i uciekają. A jeszcze ta gra jest po prostu idealnie zrobiona, jeżeli chodzi o taki feedback loop twojego sukcesu, bo ona ma 500 achievementów po jakieś 5 punktów każdy, nie? Więc non-stop jak coś robisz, tak dosłownie, non-stop to ci coś wpada, jakiś achievement. Tam kurde, jeszcze ktoś powinien przychodzić i tam klepać cię po plecach, że jesteś super, że to tam slime ranchery. Ogóle... A jest super, poczekaj, jeszcze mega satysfakcjonujące jest wywalanie ich do wody, bo wtedy umierają i już nie mogą zjeść kur. Dziękuję. W ogóle ja nie chcę wracać do tej sprawy, bo to wiadomo, że jest kwestia jakiegoś tam osobistego doświadczenia.
i przyzwyczajenia, ale nadal mam takie bardzo wrażenie, że... Bo ja grałem trochę na PS5, PS4, teraz jakiś czas temu, jak przychodziłem Personę i Final Fantasy VII, że jednak na Xboxie są takie prawdziwe achievementy, a na PlayStation tak, są takie tak, ja są bardzo takie za nimi długo tęskniłam i w ogóle tak nie lubię słowa splatynować. Tak, to prawda, to inna sprawa, Jezu, ale, jest... nawet, program, ale nawet... Ludzie zaczęli się grać na PC-cie, to będzie w ogóle... Jak ci wyskoczy nagle jakiś achievement na Steamie, to tak... No, to ale, jest też ale nawet ten pop-up, który wyskakuje na Xboxie i ten dźwięk, który on robi, jak się zdobywa achievement, tak. To masz taki, okej, to jest prawdziwy achievement, jakby. Tak, teraz coś osiągnęłam, ale tak, no. To jest tak, są achievementy Xboxowe, potem jest długo nic, tam jest gdzieś PlayStation i potem jest Steam. A odkryłem teraz, że jeszcze GOG ma swoje achievementy, co już w ogóle jest... O Jezu, to potem jest GOG. Tak. Dominik, co jest grane u ciebie? Go. Tak, ja mam grę, o której chciałem powiedzieć tydzień temu, ale Cyberpunk totalnie zdominował nasze rozmowy i nasz odcinek. Gra nazywa się Yes, Your Grace. Jest w Game Passie, jest w normalnej sprzedaży po długim okresie, o czym się dowiedziałem trochę później Early Accessa. Jest polską gierką? To nie jest polska gra. Nie? To jest gra brytyjskiego studia. To jest w ogóle ciekawe, bo to jest gra brytyjskiego studia, którego lead writer, lead designer jest Polakiem. A, myślałem, że totalnie to jest polska gra. Nie. Studio jest brytyjskie i wszyscy twórcy są, nie są Polakami, znaczy w sensie jeden twórca tylko jest Polakiem, tak, lead designer. To jest w ogóle mega ciekawe, bo... Czekaj, jesteś pewien, że tylko jeden twórca jest znaczy, Polakiem? Znaczy być może nie jest tylko jeden twórca, no ale tak jak patrzyłem na kredyty, jakby ten główny core studia to jest tam 5 osób, nie? To jest małe indie studio, to jest tam kilkoro ludzi i jakby główny tylko lead designer tej gry jest Polakiem. I to, co jest uderza człowieka tak najbardziej... Po pierwszym uruchomieniu tej gry, to jest tak, że ja mam Xboxa ustawionego na angielski z powodów tam, głównie z powodu Divinity, w którym kiedyś nie można było ustawić języka w grze, więc trzeba było uruchomić ją na Xboxie ustawionym na angielski, żeby mieć angielskie napisy i angielski dźwięk. A Owsianego, z którym gram na moim Xboxie, strasznie wkurza, jeżeli jest dźwięk angielski, a napisy polskie. On chce mieć dźwięk angielski, a napisy angielskie, więc no nieważne, być może niekoniecznie musicie znać historię całą, dlaczego mam konsolę na angielski. Ale dlaczego Owsiany tak ma? Ale gra się uruchomiła po angielsku, natomiast po jej uruchomieniu w menu głównym od razu ci leci taka folkowa jakaś pieśń polska, gdzieś śpiewają tam jakieś... To też na to jest, właśnie też dlatego myślałem, że to jest polska gra, bo pamiętam, że oni mają polską muzykę, że ktoś z Polski im robił tą muzykę. I cała w całej grze, w takich różnych momentach fabularnych ci wchodzą różne utwory takie, jakiegoś takiego folkowego zespołu. Ale gra jest po angielsku, co ciekawe i być może niezbyt pozytywne, jest ona przetłumaczona na język polski, jeśli chodzi o napisy, ale dosyć kiepsko i dosyć niecała. Na przykład masz tam cały questlog swój, w którym, że masz interfejs cały po angielsku, znaczy cały po polsku, po czym nagle w questlogu masz teksty po angielsku. Więc nie do końca tak. Trochę jest to jakby nie całą grę przetłumaczyli, to jest super dziwne. I ta gra sprawia wrażenie takiego, mimo że ona wyszła z Early Access, to ona troszkę sprawia wrażenie takiej niedokończonej, ale mega ją polecam, naprawdę. I ją polecam, znaczy tak, gameplay loop, to jest troszeczkę takie Reigns, ta komórkowa gra, że przychodzą do ciebie ludzie i ty jako król decydujesz... Taka tinderówka, prawo, lewo, tak, lewo, tylko że tam nie ma tinderowania w ogóle. W sensie te decyzje podejmujesz po prostu wybierając tam opcje dialogowe. Nie ma tego prawo, lewo. I trochę jest ta tinderówka taka, że podejmujesz decyzję i zależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, tam masz 3 resursy też, tam zadowolenie twoich ludzi, pieniądze i armia. Też podobnie jak w Tinderze. Jak w Reigns. Totalnie jak w Tinderze. Będę się ułamiać z tym typem o maturze armii. I zależnie od tego, jakie decyzje podejmujesz, tam te parametry ci tam fluktuują, że tak powiem. No i musisz dbać o to, żeby one wszystkie utrzymywały się na jakimś poziomie takim, żebyś nie przegrał. I ten gameplay jest dosyć kiepski. To znaczy,
to co Reigns... Bardzo polecam, gra jest źle przetłumaczona i ma kiepski gameplay w ogóle. 10/10 Dominik Łoska. Dojdę do tego, dajcie mi chwilę. Ten gameplay jest dosyć kiepski przede wszystkim dlatego, że to co Reigns robi dobrze, to Reigns ci przy swoim bardzo takim minimalistycznym interfejsie daje 100% informacji, jaką potrzebujesz, żeby podjąć decyzję. To znaczy w danej chwili ty wiesz, czy twoja decyzja sprawi, że będziesz miał czegoś mniej, czegoś więcej. Tak, tam jest to centralnie pokazane takie wyszarzone jakby na wykresach poszczególnych rzeczy, które, na które masz wpływ, jest pokazane wyszarzone, czy się zmniejszy, czy się zmniejszy. Czy zmniejszy, więc wiesz co twoja decyzja zrobi. Tutaj tego nie ma i bardzo często jest to strasznie arbitralne. Że na przykład przychodzi do ciebie jakiś typon i mówi ci, że kurna zmarła mu świnia w jego zagrodzie i czy ty jako kurna król rządzący całym królestwem, czy kurna kupisz mu nową świnię, nie? I czasami to kurna wpłynie na opinię twoją o tobie, całego królestwa, a czasami nie i troszkę nie wiesz. A jednocześnie, szczególnie w pierwszej części gry, tak bardzo mocno balansujesz na granicy porażki, więc każda taka pojedyncza decyzja może mieć duże znaczenie. Więc niestety, i to jest coś, co polecam, i co ta gra nie do końca komunikuje, że ona robi ci autosave'a co turę. Jakby tutaj jedna tura jest jednym tygodniem. Więc jeżeli podejmiecie decyzję, która okaże się, o czym nie wiedzieliście, że będzie miała bardzo złe konsekwencje, to warto od razu wczytać grę, zrobić od początku ten tydzień, tą turę, i podjąć inną decyzję, ponieważ jakby mi się zdarzało wczytywać grę tam przed półtorej godziny, bo jakaś jedna decyzja mi tak bardzo zaważyła, że musiałem powtarzać, więc pod względem gameplayu jest dosyć męcząca ta gra, ale... Ja mam tylko jedno pytanie a propos tego przykładu, który podałeś, żeby lepiej zrozumieć ten loop, jeżeli mogę. Mhm. Jeżeli na przykład ten wieśniak przychodzi i mówi ci dokładnie o tej sytuacji ze świnią, to jakby rozumiem, że jak mu pomożesz, to może wzrosnąć twoja opinia. Tak. A jakby ty wtedy, jeżeli powiesz mu, że tak, to jaki jest backdrop tego? Jakby już nie masz czasu potem? Nie, masz trzy resursy. Pieniądze, supplies, czyli jakby, nie wiem, zasoby. Zapasy mhm. i zadowolenie ludzi. I możesz mieć tych zasobów na przykład 20, a zadowolenie ludzi masz 3, więc jak mu pomożesz, to ci zasoby spadną na przykład o 3. Aha, zadowolenie... bo kupujesz mu świnie, dobra, kupujesz rozumiem. Mu świnie, więc zasoby ci spadną, ale wzrosną ci zadowolenie, więc chodzi o to, żeby te 3 liczniki... Tak, żeby to było tak mniej więcej w środku, no. Tak, dokładnie, że balansujesz te liczniki. I ten gameplay jakby nie do końca nawet rozumiem, znaczy rozumiem czemu walczyłem z tym gameplayem, ponieważ ta gra ma bardzo fajną historyjkę. Ma bardzo fajną taką dramę rozgrywaną. To jest jakieś fikcyjne państwo, to jest takie fantazy trochę. Jest tam trochę tam jakichś orków, goblinów, magii i tak dalej, ale dosyć mocno prowadzone jako taka drama średniowieczna, gdzie w ogóle całym zalążkiem fabuły jest to, że przychodzą jacyś tam barbarzyńcy na twoje królestwo i ty, żeby się oprzeć ich najazdowi, musisz wejść w sojusz z innym państwem, a żeby wejść w sojusz z innym państwem, musisz oddać swoją 14-letnią córkę za żonę królowi tego państwa. I jest taka bardzo fajna, rodzinna drama właśnie związana z tym, jest taka rozgrywana tak obyczajowo. Jest super obyczajowa ta gra. Jest dużo takiego właśnie rozmowy z... Masz 3 córki, tam jesteś królem, masz 3 córki, żonę, więc rozmawianie z tymi córkami, takie balansowanie pomiędzy byciem ojcem, a byciem królem i jakby tłumaczenie tym dzieciom, o co chodzi. I te postacie są super empatycznie napisane. I na przykład ma ta gra naprawdę takie przejmujące sceny, na przykład związane ze stratą, czy tam z jakimiś takimi mocno... jak tam wchodzi jakieś takie rodzinne relacje i na przykład się mówi o śmierci nagle, czy tam ktoś umiera. I jest dużo takich tematów, których za bardzo gry nie podnoszą, a szczególnie w takim settingu, gdzie nagle, wiesz, gdzie nagle dochodzi do jakichś tam właśnie czy mariaży, czy właśnie jakichś takich machinacji, z których jednocześnie są ludzie, którzy ze sobą żyją tam ileś lat i są rodziną i starają się jako ta rodzina jakoś tam się w tym świecie umiejscowić i jakoś w nim żyć.
I było to dla mnie naprawdę fascynujące i naprawdę mnie to strasznie pochłonęło i się strasznie zaangażowałem, także że nie chcę mówić, że się czułem, jakby to były moje dzieci, bo to jest może przesada, ale wywołuje ta gra takie emocje i to jest strasznie fajne. I to jest strasznie fajne, bo to jest takie super, za przeproszeniem, understated, nie wiem jak to powiedzieć w polsku, takie subtelne, o. Nie. No. Subtelne, że nie, że jakby nie wali cię po ryju tymi emocjami. Przy okazji to jest pixel art wszystko i wszystko jest rozgrywane w takich tam, wiecie, oknach dialogowych i takimi super minimalistycznymi animacjami, ale potrafi tymi super minimalistycznymi animacjami bardzo dużo osiągnąć. Właśnie też przez to, jakie to jest cały czas takie spokojne, subtelne, że jak już wchodzą jakieś emocje, to takimi bardzo właśnie małymi scenkami rodzajowymi rozgrywanymi w tym pixelarcie potrafi naprawdę ruszyć człowieka. I autentycznie jak tam jest punkt kulminacyjny na koniec tej gry, to byłem super przejęty tym, naprawdę, tak autentycznie, że kurde się czułem, jakby tam, wiecie, moje dzieci tam walczyły nagle o przetrwanie czy coś. A czy ta historia w jakiś sposób się rozgałęzia i jest różna, czy to jest tylko jedna historia? To jest właśnie, to jest też coś, co jest troszkę problemem tej gry, że to jest jedna historia, to jest bardzo konkretna, liniowa historia, w której tam oczywiście masz, możesz się trochę modyfikować, kto może ktoś ci przeżyć, może ktoś ci nie przeżyć, zależnie od twojej decyzji, ale jednak sama fabuła jest dosyć liniowa, co jest troszkę problemem i dlatego też polecam sejowanie, wczytywanie co turę, w cudzysłowie, ponieważ kiedy właśnie to Reigns ma tą zaletę, że nawet jak tam przegrasz i zaczynasz od nowa, to tworzysz trochę nową historię swoją i ta gra jest trochę inna. A tutaj, jak musisz powtarzać godzinę, bo nie zrobiłeś, bo nie pomyślałeś o tym, żeby wczytać save'a wcześniej i jakoś podjąłeś złą decyzję tam godzinę temu, to będziesz grał dokładnie to samo. Jakby będą się działy dokładnie te same rzeczy, w dokładnie tych samych momentach. Dlatego moim zdaniem oni troszkę nie trafili. To powinna być moim zdaniem bardziej narracyjna gra, a mniej systemowa, bo te systemy, które oni wszystkie zrobili, one trochę są tak jakby w poprzek tej narracji, no bo dokładnie, no bo podejmiesz tą decyzję, jakby nie wyobrażam sobie grania od początku tej gry, że tam przegrasz i zaczniesz od nowa, będziesz miał dokładnie to samo, będzie się działo dokładnie to samo, w dokładnie tych samych momentach, będą, nawet jak masz kurna na mapie czasami takie momenty, że masz tam trzy lokacje i szukasz czegoś, nie? Tam fabularnie musisz znaleźć jakąś rzecz, no to... Świnie dla tego chłopa. Dokładnie, na przykład, nie? No to też zawsze w tej samej lokacji to będzie, nie? Więc jak już nawet jak grasz drugi raz, to ci jest łatwiej, bo wiesz, w której lokacji ta rzecz jest, nie? Więc ona jest taka bardzo, bardzo fabularnie się dzieje zawsze to samo. Stąd polecam, jakby jeżeli będziecie w nią grali, to polecam traktowanie jej właśnie w ten sposób, że jeżeli podejmiecie tylko jakąś złą decyzję, to nie jest taka gra, że myślisz sobie, bo takie gry, moim zdaniem, powinny działać tak, że troszkę popuszczasz... Znaczy nie opuszczać, nie razem nikomu opuszczać, ale trochę tak pozwalasz... Wszystkie gry powinny tak działać, że trochę popuszczasz, moim zdaniem. Ale troszkę jakby pozwalasz tej grze ciebie karać, bo jesteś ciekawy, jaka historia tak. na styku tych systemów ci się wytworzy. To nie jest taka gra. No, że takie gry to powinny być tak, że nie ma takiego stanu przegrania w nią, tylko masz co najwyżej swój finał, który jest negatywny. Albo... Dokładnie, więc pozwalasz sobie popełniać porażki i ja tak w nią grałem pierwszy raz, że pozwalasz sobie popełniać porażki, bo myślisz sobie, dokąd mnie to zaprowadzi? Otóż donikąd w tej grze. W tej grze po prostu trzeba troszkę walczyć z tym gameplayem i trzeba po prostu powtarzać i wczytywać, bo to nie jest z niej jakby... Ten gameplay w niej jest najmniej ciekawy, natomiast ta drama i ta obyczajowa historia jest super interesująca, jest super dobrze napisana w takich i naprawdę taka zaskakująco poruszająca, głównie właśnie być może przez takie zrozumienie, jak funkcjonowały takie średniowieczne państwa, że właśnie totalnie tam się wydawało za męża tam praktycznie dzieci jeszcze. I tam jak tą 14-latkę czy tam 12-latkę wysyłasz później, żeby poślubiła jakiegoś tam króla, ponieważ masz jakąś tam rację stanu, która autentycznie to uzasadnia, nie? To nie jest tak, że ty jesteś w ogóle evil bastard, który to robi, bo jest złym człowiekiem, tylko autentycznie musisz to zrobić i jakby los tam setek czy tam tysięcy ludzi zależy od tego, żebyś to zrobił, ale jednocześnie to jest kurna 14-latka, która się zachowuje jak 14-latka, rozmawia z tobą jak 14-latka i po której bardzo czuć, tam po paru rozmowach, które z nią prowadzisz, że to jest po prostu mała dziewczynka.
I nagle... I nagle, wiesz, wysyłasz ją gdzieś tam w ogóle za góry, żeby była, żeby była żoną jakiegoś typa, nie? Który przy okazji jest obleśnym tam 40-letnim czy 50-letnim typem, nie? Po prostu dorosłym człowiekiem, no. Więc... Jest obleśnym 40-letnim czy 50-letnim typem? Czy tam 60... Po prostu normalnym dorosłym znaczy, człowiekiem. No w sensie, no wiecie, no, no w dzisiejszych czasach raczej nie wyobrażamy sobie, że tam żyje 50-latek czy tam 40-latek poślubił 13-latkę, 14-latkę, która jest dzieckiem i która zachowuje się jak dziecko i która rozmawia z tym jak dziecko, a jednocześnie poślubienie jej jest jakoś tam uzasadnione racją stanu, nie? Jakby dobrem ludzi, którymi rządzisz. Ile trwa ta gra, Dominiku? To jest jakieś 10 takich godzin. To nie jest krótka gra w takim razie. To nie jest krótka gra, to jest taka uczciwa gra, jak się w nią wgryźć. Ja mówię, mi gry zajmują więcej niż normalnym ludziom. Więc myślę, że dla normalnych ludzi to takie będzie 6-8 godzin. Ja ją przeszedłem w dwa wieczory, byłem mega wkręcony i ją super polecam, mimo wad gameplayu, właśnie tak dla tych rzeczy, które robi fabularnie. Kolejna to... bardzo dobra polska giereczka. Tak, która nie jest polska. Nazywa się Yes Your Grace. Yes Your Grace. Żeby powtórzyć, main story 5,5 godziny. Tak, no to... Jest na Game Passie dostępna za pieniądz i jest dostępna również za pieniądz na Switchu, bo widziałem, na że Steamie wyszła. Jest też. Tak, tak. No, no, jak jest na Game Passie, to normalne, że jest też, można wiesz... Znaczy ja pamiętam, ja ją kupowałam chyba w zeszłym roku, jak jeszcze była w RDX-ie mojemu koledze jako prezent, bo bardzo ją chciał sprawdzić i dlatego stąd ją głównie znam, jakby tak, ale tak. Dzięki za ten wkład, Iga, to było... Jest to super. Proszę, zawsze to... na posterunku, zawsze dla ludzi. Ty masz opinię na temat każdej giereczki. Jest to, w ogóle to, super to jest moja opinia, że kupiłam ją jako prezent. Jest to super gra do Game Passa i ja uwielbiam takie gry w Game Passie, bo ona ma problemy i nie wiem, czy polecił ją kupić, ale jeżeli macie Game Passa, no to na maksa polecam odpalenie jej i spróbowanie chociaż. To w ogóle... Game Pass, kropka. Trochę popuścisz. I mam jeszcze szybko opinię o drugiej grze. I powiem naprawdę postaram się być zwięzły w tej opinii. Gra się nazywa Call of the Sea. I jest to gra, o której Tomasz słusznie powiedział, że to trochę brzmi jak dominikowe bingo. Bo jest to niezależna artystowska przygodówka FPP z Game Passa. Taka przygodówka / gra logiczna, której strasznie nie polecam. Przede wszystkim dlatego, że naprawdę tam jesteś jakąś tam panią, która w poszukiwaniu lekarstwa na jakąś chorobę, która ją toczy, wyrusza na jakąś wyspę gdzieś tam na odludziu. Czy to jest Myst po prostu? To jest troszkę Myst, ale jednocześnie troszkę bardziej taki stara się być fabularny i taki bardziej o ludziach. A nie polecasz tej gry, bo kobieta w niej mówi, a kobiety nie powinny mieć głosu. Bo po prostu gada non-stop, ale nie chodzi o to, że ona mówi. Ona pójdę siedzieć cicho. Ona non-stop gada i to jest taka narracja z offu, która ci nie tylko tłumaczy, ona ci po prostu mówi, co się dzieje na ekranie. Tam jest autentycznie już w pierwszej praktycznie scence tutorialowej jest coś takiego, że musisz rozwiązać krótką zagadkę, taką, żeby otworzyć jakąś tam walizkę czy skrzynkę, którą ona dostała jako przesyłkę i tam jest jakaś tajemnica, która jakby puszcza w ruch całą fabułę tej gry. Nie popuszcza. I pani otwiera, jak otwierasz, i ona po prostu non-stop gada też, jak w swoją historię życia w ogóle ci mówi i tego, jak ona kocha swojego męża. Ale co ona gada? Możesz tutaj coś tak, jakby zaaranżować? Tak, na przykład patrzysz na zdjęcie i na tym zdjęciu jest ona i jej mąż i mówi, o, cóż za piękne zdjęcie, pamiętam jak ja je zrobiłam i na tym zdjęciu jestem ja i mój mąż, którego bardzo kocham. I to jest to miejsce, które tam widzicie w tle, ten budynek to jest budynek i on ma okna i ma drzwi. I ona po prostu, ona jakby to dialog. To był Maj, pachniała Saska Kempa. Ten jej dialog przez większość czasu nie wnosi żadnej dodatkowej informacji. Kiedy czwórkami do nieba szli, Tomek. On jakby, to jest najgorsze, że on ci opowiada to, co widzisz. I dla mnie już po prostu takim szczytem i to się dzieje w tych pierwszych minutach gry jest to, że jak otwierasz skrzynkę i ona ci mówi, o, skrzynka jest teraz otwarta.
Jakby ty widzisz, jak skrzynka się otwiera i jej dialog z Ofu jest taki, że skrzynka jest, jakby ona ci powtarza po prostu to, co ty widzisz na ekranie. Albo masz taki moment, jak już jesteś na tej wyspie, nie? I wchodzisz na taką, całkiem spoko jest ten moment. To brzmi jak ulubiona gra Szyłaka. Szyłak bardzo lubi, jak rzeczy, które są widoczne na ekranie, są tak powtórzone i w dialogach. Na maksa jest to w tej grze i wchodzisz na taką, nie wiem, polanę. Nie lubię jakby co. Jest taka ładna polana i tam jakieś takie ptaki wylatują i to jest bardzo ładne. I to byłoby dużo bardziej ładne, gdyby w tym, jakby dużo większe wrażenie by na mnie zrobiło, gdyby w tym czasie bohaterka nie mówiła, o Jezu, ale to jest ładne. Jakby ona totalnie ci... I połowa tych dialogów jest takich, że ona ci po prostu duplikuje informację, którą masz już przekazaną w inny sposób. Jak masz taką zasadę narracyjną właśnie w mediach wizualnych, audiowizualnych, że show don't tell, to by było taki tell kurwa, tell! Tak, to jest stara zasada scenariuszowa, wszystko mów, nic nie pokazuj. I jakby ona jest tak natrętna w tym, że powtarzając ci i mówiąc w tych dialogach, i jakby te dialogi, to jest taki totalnie... Tak jak Tomasz powiedział, ja się z tym bardzo zgadzam jakiś czas temu, że troszkę Blade Runner zrobił nam taką krzywdę, że być może trochę niesłusznie z automatu skreślamy narrację z Ofu zawsze, bo powstało takie przeświadczenie, że narracja z Ofu to jest tam lazy storytelling, że to jest takie, że to jest taka, no takie leniwe i takie... jakby, chodzenie na skróty. Słucham? Chodzenie na skróty, dokładnie. I że czasami być może trochę niesłusznie skreślamy dzieła, które posługują się tym zabiegiem, to jest gra, która na maksa pokazuje, jak tego nie robić. To jest tam super złe, naprawdę jest strasznie męczące i być może tam są fajne zagadki, być może to jest spoko gra i być może bym w nią grał, ale było to dla mnie tak wykańczające słuchanie, jak mi ta pani mówi, co ja mam myśleć, co ja mam czuć, jak mi powtarzała to, co ja widzę, żeby naprawdę się upewnić, że ja widzę to, co powinienem widzieć, że nie, strasznie nie polecam z tego powodu. Moglibyście zapytać również, co jest grane u ciebie, Tomku, ale nie zapytacie, bo macie to w dupie. Co jest grane u ciebie, Tomku? Jest u was zero empatii wobec Tomka, dokładnie. Tak, Tomek jest tutaj tylko od prowadzenia, jestem tylko anonserem takim i od dyscyplinowania was, ale... Więc przejdźmy do tematu. Tak, nie jesteśmy absolutnie na takiej stopie, nie wiem, empatyczno-przyjacielskiej, że się tak wyrażę, tylko po prostu mam to prowadzić ten program. Więc u mnie jest grany audiobook, znaczy oczywiście był grany Cyberpunk, ale o Cyberpunku nie rozmawiamy, a był grany namiętnie i dużo. Ale też przed premierą Cyberpunka, jeszcze żeby się wprowadzić w cyberpunkowy nastrój, zacząłem słuchać antologii polskiego Cyberpunka, zbioru opowiadań, który jest zrealizowany jako takie... No to jest tak naprawdę audiobook, bo to nadal jest po prostu jeden... Każde opowiadanie ma jednego lektora, który to czyta, no ale jest tam jakiś podkład muzyczny, jakieś tło muzyczne, jakieś efekty dźwiękowe i tak dalej, więc to jest trochę taki vibe słuchowiska, ale jednak audiobook. I to było mega promowane na tej apce Empiku, którą my mamy, jakby dzięki temu, że udostępniam tam odcinki, więc jak już mi w to wciskali, to stwierdziłem, że okej, że biorę ten Empik, posłucham. Jest to 6 opowiadań napisane przez Roberta Wagnera, Łukasza Orbitowskiego, Pawła Majkę, Tobiasa Piątkowskiego i Roberta J. Smitha. Roberta J. Schmidta tak naprawdę, ale jakby nigdy w życiu w głowie nie przeczytałem poprawnie jego nazwiska. Roberta J. Schmidta. Bob J. Smith. To jest taka antologia, która się bardzo dobrze wpisuje w Cyberpunka 2077, bo ona, podobnie jak Cyberpunk 2077, ani w jednym słowie, ani w jednym zdaniu, ani na moment nie wykracza poza ramy Cyberpunka. I to takie najbardziej gatunkowe ramy, żeby jest tylko i wyłącznie zainteresowana, wszystkie te opowiadania są tylko i wyłącznie zainteresowane z wypełnieniem takich podstaw cyberpunkowych, co nie, że tam cybersieć, check, co nie, cyberpsychopaci, check, jakieś tam... Szczepy, check, tak, szczepy, przyszłość, check, tak, niesprawiedliwość społeczna, check. Sztuczna inteligencja, check, co nie, gangi, check. To Jeff Gerstmann z Giant Bomb zauważył, ja się trochę nie zgadzam z jego hejtem na cyberpunka, ale wydaje mi się, że słusznie zauważył, że jest troszkę problem cyberpunka, że w nim nie ma w ogóle cyberprzestrzeni. Nie jest tak, że nie ma w nim w ogóle cyberprzestrzeni. Jest, okay. Jest trochę namiastkowo, tak. Okay. Jest kilka scenek, które się dzieją w cyberprzestrzeni. No i tak jest, jakby właśnie, że
A żadne to opowiadanie przede wszystkim w ogóle nie podejmuje żadnego głębszego tematu filozoficznego. Jakby dla mnie mega zawsze zaletą twórczości science fiction jest, kiedy ona próbuje podjąć na poważnie jakiś problem i zmierzyć się z nim. I właśnie na tym polega chyba, kurde, fenomen najlepszych fantastów w ogóle. Ktoś się mnie zapytał o ogólne cechy science fiction, to bym tak. To w ogóle podało jako jeden z bullet pointów, że to jest pokazanie jakiegoś problemu, który jest współczesny i rzeczywisty, po prostu w innych okolicznościach. Albo nawet niekoniecznie on musi być współczesny i rzeczywisty. To może być przyszłościowy problem, ale jednocześnie tak, właśnie ale takie... w sensie, że to jest coś, z czym jesteś w stanie empatyzować już dzisiaj, że to się może stać, to pokazuje jakby konsekwencje czegoś. To na przykład robił książkowy Blade Runner, pytał się, kiedy stracimy my człowieczeństwo jako ludzi, jakby obcując z maszynami na takiej skali, a filmowy Blade Runner się zastanawiał, kiedy my sobie zdamy sprawę, że tworząc życie, jesteśmy ofiarami jakby istotami boskimi, jakby nadajemy sobie prawo istot boskich, nie? I to jest nawet jeżeli to jest przyszłościowy jakiś... I obowiązki, co więcej. Tak, nawet jeżeli to jest przyszłościowy problem filozoficzny, to jednak w jakiś sposób... To jest ciekawy problem. Tak, mierzy się z tym intelektualnie autor i próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zmieni człowieka, ludzkość i tak dalej, co nie? No i cyberpunk niestety już jest takim gatunkiem, że ma tak wytarte ramy, to jest trochę taki kryminał, tylko w wersji przyszłościowej, co nie? Jakby są tak wytarte ramy, jest tak wiele realizacji tego gatunku i tak dalej, że on już sobie dobrze radzi zupełnie bez żadnych ambicji, nie? Jakby, że już wiadomo, czego oczekujemy od cyberpunka i po prostu ma mieć te swoje elementy kluczowe. Wystarczy, że jest poprawnie napisany i jest taka realizacja jakby, wiesz, jak właśnie jak kryminał, nie? Albo jak romans, albo no nie wiem, jaka jeszcze opowieść. Albo opowieść o dojrzewaniu, co nie? Tam, wiesz, coming to age, co nie? Co tam jeszcze? No jakieś takie, komedie romantyczne i tak dalej. Jest mnóstwo takich historii, które w ogóle nie interesują, takich gatunków, które w ogóle nie interesują się przekraczaniem samych siebie, albo dostarczaniem się jakichś ciekawszych treści. I tak jest zarówno Cyberpunk 2077, moim zdaniem, jak i właśnie z tą antologią. Niektóre te opowiadania są dobre, bo naprawdę spoko mi się słuchało. Ja w ogóle jestem trochę, mam tak z założenia sceptyczne podejście do polskiej fantastyki naukowej, więc trochę podchodziłem na rezerwie do tego opowiadania, ale niektóre naprawdę są spoko. Jest tam takie opowiadanie o tym, że w przyszłości będzie istniał taki jakby zawód, kurde, ludzi walczących z wirusami, co nie, jakby... czyli wirusy, czyli jakieś cyfrowe, złośliwe byty i oni będą nazywani cyfrowymi egzorcystami, a te cyfrowe byty to będą tam jakieś strzygi i tak dalej. I ono, to jest opowiadanie, które jest całkiem spoko narysowane. Wiedźminy. Tak, trochę tak. Znaczy, no. Być może to opowiadanie jest spoko, ale teraz to jakby twoje podsumowanie jego, bo tam rozumiem, że realizacja może być dużo lepsza niż ten, ale ten jakby elevator pitch to made me cringe. Nie, wiesz co? Właśnie nie, mi się właśnie spodobało. Właśnie jakbyś o tym pomyślała, że jakby w przyszłości problem jakichś sztucznych inteligencji przejmujących jakieś domowe komputery albo osiedlowe, kurde, bazy danych albo coś tam stanie się na tyle poważny, że trzeba będzie wykształcić specjalistów, takich jak dzisiaj są, wiesz, od odzyskiwania danych, to żeby specjalistów od zwalczania tych jakby takich, wiesz. Jak dzisiaj są Wiedźmini. Tak, albo, no. A jako, że akcja dzieje się w Polsce, jeden, no to... Jeden miecz mam na Trojanę, a drugi na Spyware. Jako, że akcja dzieje się w Polsce, no to po prostu te wirusy, te byty tam cyfrowe się nazywają według tam polskiej mitologii, co nie? I tak dalej. I to jest spoko zrealizowane opowiadanie, które ma plot twista takiego, że tam... już tam pierwsze zdanie czytam, oho, to już wiem, co się wydarzy, co nie? Już tam... I ono idzie i tam udaje, a nie spodziewasz się plot twista, spodziewasz się, ale się zaskoczyłem tym plot twistem, nie zaskoczyłeś mnie w ogóle. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jest ważne, jeżeli teraz byśmy nazywali wirusy w Polsce, to żaden byś nie nazywał strzega, tylko byś nazywał jakiś Notorious Chunkster, patrząc w internet. Powtórz, Tomku, jak się nazywa ta antologia? Antologia polskiego cyberpunka, po prostu. Jest też opowiadanie Pastuch Pawła Majki, którego w ogóle jako literata najmniej ceniłem z tego zestawu, a okazało się, że to jest koleś, który najbardziej jakby odszedł od tego gatunku, bo on z kolei przedstawia taką wizję przyszłości, gdzie gangi wrócą do takiej jakby tradycji sarmackiej i zaczną się posługiwać, jakby będą sobie robić najazdy, zajazdy na siebie, co nie, jakieś wyzywać się na pojedynki, posługiwać się taką staropolszczyzną i takim w ogóle etosem w ogóle
ogóle szlacheckim, coś takiego, co nie. I jednocześnie bardzo fajnie to jest wymieszane z takim sienkiewiczowskim językiem. I to też, to jest totalnie przewidywalna historia, fabułka i tak dalej, ale przynajmniej przyjemnie się tego słucha. Przynajmniej widać, że ten Majka włożył jakiś wysiłek w research, zreszyszował trochę język, podkręcił jakby jakieś swoje pomysły i tak dalej, i tak dalej. Jest opowiadanie Łukasza Orbitowskiego, który jest chyba największą tutaj gwiazdą w tym zbiorze i które jest totalnie, Łukasz Orbitowski ma obsesję na punkcie lat 90., nie? To jest jakiś taki facet, który podejrzewam, że się wychował na blokowisku, w każdym razie taką tematykę podejmuje wśród takich ziomków z dzielni i to jest totalnie opowiadanie o tym. Ono się nawet nazywa 1990. 3/4 tej fabuły rozgrywa się w 1990 roku. Nie zgadniecie, co się dzieje. Jakby. To jest rzeczywistość wirtualna, którą stworzył ktoś. Nie wiem. Czy jest? Czy jest Iga? Cool, no. Tak swoją drogą, to też jest bardzo dużo jakby z mojego życia, co prawda troszeczkę późniejszego, bo też jestem z blokowiska i tak Totes nie chciałabym tworzyć symulacji wirtualnej blokowiska, na którym się wychowałam, pomimo tego, że jest to bliskie mojemu sercu, no, to jakby... I ja tutaj w ogóle zarzut do tego opowiadania mam taki, że Orbitowski napisał opowiadanie jak zawsze, tylko na końcu dodał taki plot twist cyberpunkowy, taki jeszcze w ogóle najbardziej stereotypowy właśnie, co nie? Bo to jest jednak antologia polskiego cyberpunka, tam macie, co nie tam... Gdzie wypchajcie się, co nie? Ale nadal będę pisał o tych blokowiskach, co nie, polskich lat 90, jakaś tam Bydgoszcz czy inne miasto i tam naraz. Ale tak najbardziej to chciałem powiedzieć o tym opowiadaniu właśnie ostatnim, Roberta Schmidta, Śmierć to nie koniec. I otóż to jest opowiadanie, które właśnie utwierdza mnie w przekonaniu, że polskie science fiction być może nie powinno podejmować pewnych tematów, bo to jest takie opowiadanie, które zaczyna się trochę jak czy androidy śnią o elektrycznych owcach, że jest tam jakiś taki android, którego już znajdujemy, jakby bohaterowie znajdują martwego i on najprawdopodobniej miał świadomość i skąd to się wzięło i skąd to się wzięło i jest takie śledztwo prowadzone, takie trochę w klimacie właśnie noir, jest nawet taka scena w ogóle jak wprost z rozmowy z tym z Tylerem. Tak? Tyler on się nazywa? Z Blade Runnera? Ten szef tej korporacji? Tyler Corp, tak, no. Dobrze mówię. Pan z korporacji. Też mi się tak wydaje, ale no, żeby nie było, że mamy tutaj jakieś dane, które nie są prawdziwe, to pan z korporacji, no. No tutaj też jest taka scena tylko z panią, co zupełnie przez przypadek tam w tej rozmowie Tyler, miało. Tak, już też Rachel. I w pewnym momencie dochodzi do plot twista, takiego nawet trochę prawdziwego plot twista, którego się zacząłem spodziewać ledwie tam, nie wiem, z 10 minut przed tym, jak nastąpił, co nie? I nagle wchodzi tak na pełnej K problematyka przemocy wobec kobiet, ale to przemocy takiej na... rozkręconej na, kurde, w skali 1 do 10 na 14, co nie? Tam się dzieją w ogóle okropne, straszne rzeczy, co nie? I tam jest przemoc taka, tortury seksualna, niewolnictwo i tak dalej, wszystko w takim cyberpunkowym jeszcze szafarzu, który jakby potęguje jeszcze to, jak bardzo można się znęcać nad ludzkim ciałem, psychiką i tak dalej, co nie? I to nie jest tak, że ja uważam, że takiej tematyki nie powinno się podejmować w twórczości, jakby w ogóle w fikcji. Ale to jest bardzo ciężka tematyka i jakby jeżeli nie jesteś literatem na tyle zdolnym, żeby opisywać na przykład traumę po gwałcie, a już nie mówiąc o pozbiorowych, seryjnych gwałtach, torturach i tak dalej, to być może nie powinieneś wybierać takiej tematyki w swoim opowiadaniu. Robert J. Schmidt nawet nie jest blisko jakby tej ligi, jeżeli chodzi o literacki talent. Nawet w ogóle nie oglądał drzwi tej ligi, a bierze ten temat, wrzuca go do tego swojego opowiadania. No, nie wiem, trochę tak też atakuje nim tego czytelnika. I w ogóle nic z niego nie robi. Jakby on tak przechodzi w ogóle totalnie powierzchownie, jakby, no nie wiem, jakby ta bohaterka, której się dzieją te okropności, ona w ogóle, no nie wiem, to jest tak, że
ona po prostu tam postanawia się zawiąć w sobie i przezwyciężyć tą ciężką sytuację. Poszło biegać, już nie ma depresji. No nie, no nie, to jest jednak cyberpunk, więc tam, wiesz, inne są środki. Nie? Poszła biegać w wirtualnej rzeczywistości. Ale to jest takie, że tak, że jak to się dzieje, to jest tak, myślę, no kurde, wchodzisz na bardzo grząski grunt, ciekawe jak z tego wyjdziesz. A tutaj, a Schmidt po prostu idzie przed siebie w to bagno i tak tonie, i tonie, i tonie, i w ogóle sobie nie zdaje sprawy, co nie, że jest już po szyję no jest dla mnie nawet nie to, że jest szokująco złe, ale jest szokująco nieczułe to opowiadanie i takie nieumiejętnie napisane. W ogóle nie ma w nim, nie odczułem w nim ani krztyny empatii, ani krztyny takiego zrozumienia drugiego człowieka. Tego w ogóle jak działają emocje ludzkie, jak działa trauma, jak działa jakaś krzywda, nie wiem, chęć zemsty i tak dalej. Nie, tylko to jest totalnie taki właśnie, bierzemy papierową postać, wrzucamy ją w maksymalnie ekstremalną sytuację, ona nic z tej sytuacji, jakby nie za bardzo sobie z tej sytuacji cokolwiek robi, bo jest papierową postacią, więc nie za bardzo ma emocje, a później po prostu ciągniemy swoją taką standardową cyberpunkową historyjkę dalej i jest finał, który sobie wymyśliliśmy i tyle, co nie? Więc no. Wszyscy budzą się z wirtualnej rzeczywistości. Też go sen. Nie, no nie. Albo nie, tylko sen. Nie będę opowiadał jakieś zakończenie, ale byłem. Czyli byłem... polecasz, czy nie polecasz tą antologię? Polecam. Problem jest też taki, że to opowiadanie jest zdecydowanie. Tak się wydaje, taką wisienką na torcie w tej antologii. Jakby, że, bo ono jest trzy razy dłuższe niż pozostałe. No jest ostatnie. Jest ostatnie do tego, tak. Co nie? Że, więc jest takie jakby. To jest połowa książki, tak trochę, co nie? I pod tym względem nie polecam, bo to znaczy, że połowa książki jest zła. Autentycznie tak naprawdę boleśnie, przejmująco zła i napisana na takim, na maksa upokarzająco złym literacko poziomie, nie? Więc pod tym względem nie polecam, ale jakbyście byli zainteresowani takimi czystymi słuchowiskami cyberpunkowymi, z którymi nic nie wyniesiecie, ale które tam sprawią wam trochę frajdy, zabiją wam trochę czasu, to te pozostałe opowiadania są okej. Okay. Te pozostałe są spoko. Poza tym mówię, że Orbitowski jest leniwy. Ale Orbitowski nawet jak jest leniwy, to jest spoko pisarzem. I swoją drogą Orbitowski na przykład napisał opowiadanie o seryjnym mordercy, znaczy nie seryjnym, nie wiem czy on był seryjnym, ale o mordercy napisał książkę o mordercy, za którą dostał paszport polityki i to jest bardzo dobra książka, właśnie która pokazuje, że jednak można wejść jakby w psychikę człowieka i pokazać jakoś, wiesz, meandry jego, co nie? Co, czego się Iga śmiejesz? No, że dobrze powiedziałeś, że dostał paszport polityki, bo ostatnio rozdawałeś paszporty Polsatu. Literalnie. Może paszport Polsatu też dostał, nie wiem. Więc być może gdyby Orbitowski, albo gdyby pisarz talentu Orbitowskiego podjął się tego opowiadania Schmidta, to być może to by było lepsze opowiadanie, może strawne. Ale ja też w antologiach zwykłych, znaczy, może tak, ja nigdy nie napisałem nic do antologii, ale z tego co tak mniej więcej wiem, jak powstają takie dzieła zbiorowe, to jest raczej taki call to action na zasadzie, będziemy robić antologię cyberpunkową, zapraszamy pana do współpracy, proszę napisać opowiadanie o cyberpunku jakby, nie? Tak. Więc to chyba nawet nie jest tak, że ktokolwiek narzucał tutaj temu ostatniemu tam Schmidtowi on po prostu sam stwierdził, że on teraz się zmierzy z czymś takim literacko i on coś bardzo takiego możliwe. Napisał. Bardzo możliwe, aczkolwiek każda książka przechodzi redakcję i wydaje mi się, że jakikolwiek redaktor, który jest jednocześnie istotą ludzką, powinien powiedzieć, ej Robert, trochę się wygupiłeś. A może to jest, widzisz, może to jest pierwsza antologia polskiego cyberpunka, której redaktorem było AI. Więc po prostu sprawdziło, czy są literki, może czy nie tak. Ma błędów. Może tempo. Tak. Ja bym chciał jeszcze sprostować, że to jest 5 opowiadań, nie 6, bo mi się myli zawsze, bo 6 nazwisko to jest Jakub Rebelka, który był odpowiedzialny za szatę graficzną tego zbioru. Co w audiobooku tam kiepsko widać, co nie? Jakby tylko okładka. A udźwiękowienie do tego robił Piotr Schulz, który jest znany bardziej jako Steez, czyli że tam połowa tego duetu Problem rapowego. Więc to jest i to jest dobre udźwiękowienie, właśnie tam fajne jak wchodzi motyw albo jakaś muzyczka i tak dalej, widać, że ktoś, kto się zna tym znał, to robił, nie? Więc polecam, ale jak dojdziecie do tego opowiadania, to polecam wyłączyć. No to tyle jest grane u mnie. Tymczasem cyberpunk się dzieje jednak. O Jezu, ale się dzieje. W prawdziwym świecie, Dominik, go. Dzieje się cyberpunk i ostatnim wydarzeniem, takim dramatycznym, które się wydarzyło w świecie cyberpunka, to jest
w konsekwencji problemów, jakie ta gra ma na konsolach poprzedniej generacji. I jeszcze raz, jakby to jest tam public announcement, chciałbym zrobić, jeszcze raz wszystkim uzmysłowić, że ta gra nie wyszła na konsole nowej generacji. Ona wyszła tylko i wyłącznie na PC-ty, PS4 i Xbox One. Ta gra ma 3 wersje. To nie jest prawda, co CD Projekt mówił przed premierą, że muszą zrobić 12 wersji. Musieli zrobić 3 na PC-ta, PS4 i Xbox One, tylko mieli akurat to szczęście, bądź nieszczęście, ale raczej szczęście, bo gdyby nie było nowych konsol, to jakby premiera tej gry byłaby w ogóle fatalna, że w międzyczasie wyszły mocniejsze konsole i wyszły konsole nowej generacji, które totalnie zero zasługi jest z tym CD Projektu, ale tak się akurat złożyło, że konsole nowej generacji uruchamiają gry z poprzedniej generacji. Znaczy, ja bym tutaj chciała tylko coś powiedzieć, tak code-wise, jeżeli oni robili rzeczy, to ja rozumiem, że oni wydali jakby gry na te generacje, a tamte jakby większe, jakby lepsze maszyny mogą spowodować więcej, ale kodowo oni i tak musieli ustawić wersję na konsole, które mają więcej... Tak, jest to prawda. Znaczy jest to prawda i to jest coś, co zrobili i fajnie, że to zrobili. Ale to nie jest tak, że to są dwie zupełnie inne gry kodowe, ale, tam są ale nie musieli, ale też nie musieli tego robić. W sensie mogli po prostu wydać tą grę i gdyby ta gra po prostu działała dobrze na podstawowych konsolach, PS4, Xbox One i po prostu na nowszych konsolach działała dokładnie tak samo, to moim zdaniem to byłoby w pewnym sensie lepsze niż sytuacja, którą mamy teraz. Czyli taka, że na tych podstawowych konsolach ona działa. Ona tak, jakby ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Być może wynika to z tego, że ja nie mam wyboru, więc gram w tą grę tak, jak mogę w nią grać, czyli na Xbox One. W nią się da grać. Jakby ja nie uważam, żeby ona była niegrywalna, czy żeby ona była... Ale działa widocznie kiepsko. Momentami szczególnie. Także że widać, że tu na ktoś powinien przynajmniej jeszcze kilka miesięcy nad nią posiedzieć. I dograć to wszystko. Znaczy, ale to ja też powiem to, co mówiłem tydzień temu. Ona na PC, na dobrym PC-cie, na którym ja grałem i na którym mi chodziła zazwyczaj w 60 klatkach na sekundę, nadal wygląda tak, że ktoś powinien nad nią siedzieć jeszcze z 6 miesięcy i naprawić wiele rzeczy. I tak jak u ciebie na PC-cie to jest tak, że ona siedziała przez jakiś czas w 60 klatkach, a czasami w 40, no to na Xboxie jest tak, że ona siedziała przez jakiś czas tam w 25, a czasami tam w 12. więc jakby są takie momenty, że jest super źle. Że jest tak, że patrzysz na to i myślisz sobie, że kurde, i wiesz, i oglądasz takie Digital Foundry i myślisz sobie, że tak jest cały czas i ja powtórzę raz jeszcze i uspokoję być może widzów, którzy chcą w tą grę zagrać na starej konsoli. Witamy się z widzami. Słuchaczy. Wam. Słuchaczy, że to nie jest tak, że ta gra cały czas tak chodzi. Ale są takie momenty, że ona chodzi tragicznie źle i masz takie i patrzysz na to i myślisz sobie, kurde, że nawet nie, że jak to jest możliwe, że tak wielka premiera działa tak źle, tylko jak to jest możliwe, że w ogóle gra, która jest sprzedawana i która jest wydana, to jest totalnie jak Early Access momentami, jak się w nią gra. No i okazuje się, tutaj... Okazuje się, że jak to jest możliwe tak, że CD Projekt Red wprowadził w błąd Microsoft i Sony. Wprowadził w błąd i tak, i zapewniał obu wydawców, że gra zostanie naprawiona na premierę i że będzie działać lepiej na premierę. I zarówno Sony, jak i Microsoft uwierzyli w te zapewnienia. Co też jest ich błędem i też jest bad on them i nie powinni tak robić. Ale... Ale CD Projekt powiedział, że bierze full responsibility, więc jakby... To jest do mnie tak w ogóle... To jest taki podręcznikowy przykład takiego postępowania, w którym robisz coś, a jednocześnie mówisz, że tego nie robisz i myślisz, że to wystarczy. W sensie robisz rzecz, ale jednocześnie mówisz, że jej nie robisz i myślisz, że to jest tak jakby... Mówisz, że jej nie robisz, ale wiem, że robię źle. Wiem, że robię źle. Przepraszam, to że tak, to robię. Oni... Przestań nie, to robić, ale nie. Robię oni... to, ale wiem, że robię źle. Przestań to robić, nie mogę przestać tego robić. Oni w jednym oświadczeniu napisali, że to nie jest wina Sony i Microsoftu i że oni biorą odpowiedzialność i kurna 3 zdania później zrzucili odpowiedzialność na Sony i Microsoft, każąc im robić refundy, zwroty, które jak się okazało, i to jest coś, za co ja nie wiem, czy muszę przeprosić, no ale ja się dałem na to nabrać, totalnie dałem się nabrać i totalnie kupiłem to oświadczenie, bo myślałem, że skoro CD Projekt pisze, że będzie robił zwroty, przyjmował że oni... Zwroty.
przyjmował zwroty, tak, i że będzie zwracał pieniądze ludziom, którzy są niezadowoleni z tej gry. No to ja uwierzyłem, że CD Projekt będzie robił te zwroty i że oni są na to przygotowani. Okazuje się, że totalnie nie. Ale ci było głupio, co Dominik? Oni totalnie po prostu tak sobie napisali, oczekując, że sprawą zajmie się Sony Microsoft. No i Sony na to spojrzała i powiedziała, okej, to my się tym zajmiemy. I Sony wycofało. I się zajęli, tak, bo to jest ważne, Sony w ogóle nie ma, znaczy ma najbardziej tak. restrykcyjne refundy ze wszystkich tych... Tak, a przy okazji, jeżeli chodzi według CD Projektu i tego, co powiedzieli później, to jest o tyle mocny cios, że według ich statystyk 2/3 graczy na konsolę kupiło to na PlayStation, więc... Tak, no i Sony, tak, i tak jak powiedział Tomek, dla Sony był to problem, to oświadczenie, że nagle mają robić zwroty, ponieważ Sony nie ma polityki zwrotów. A właściwie ma, ale super restrykcyjną, to znaczy z tego, co czytałem, grę na PlayStation można zwrócić... jeżeli nawet nie zacznie się ściągać. W sensie, jeżeli... Jest jeden wyjątek. Jeżeli gra jest u nich w regulaminie jest napisane faulty, tylko że to nie jest jakby... No tak. Nie jest zdefiniowane, jesteś w stanie ją zwrócić po tym, jak ją zacząłeś ściągać, nawet w nią pograłeś, ale musisz udowodnić, że jest faulty. To nie jest zdefiniowane. To jest jakby na stronie Sony, jak oni to interpretują. Tak, no ale no, Cyberpunk nie jest faulty, to jest przesada trochę. Więc przez to, że... Znaczy oni zdefiniowali fakt, że Cyberpunk nie jest faulty dlatego, że są zapowiedziane patche, które to naprawią. I to jest ich argument. Mi się wydaje, że faulty w tym wypadku by raczej znaczyło, że po prostu tam exec się nie odpala, nie? Pewnie jakby tak, no ale sam fakt tego, że mają taki regulamin, nie mają tego w samym regulaminie zdefiniowanego, daje im na tyle dużo miejsca, żeby w razie czego elastycznie powiedzieć, że nie dadzą no, ci... No i Sony postanowił... Tak, ale mi się wydaje, że właśnie z tego powodu... I że to jest główny powód, że ludzie patrzą na to, no bo jeszcze raz, gra została usunięta ze sklepu. No właśnie. I ludzie patrzą na to, że ona została usunięta ze sklepu, bo dobre Sony chce nagle bronić graczy przed niedziałającą grą. No to w mojej opinii to w ogóle tak nie jest, bo są mniej działające gry i jakby ta gra działa i to jest trochę przesada, ale przez to, że Sony nie ma polityki zwrotów i nie mogło robić tych zwrotów zachowując swój brak polityki, to Sony mogą zrobić dwie rzeczy. Albo zaktualizować swoją politykę i jakby przygotować się na to, że również inne gry ludzie będą mogli zwracać, albo zrobić właśnie coś takiego. I oni zrobili... No, albo mieli trzy wyjścia, bo mogli to jeszcze osrać. Mogli też... No tak, no okej, okay, no możemy być za to jakby fajnie, że tego nie osrali. Natomiast wyjście, które zaproponowali, no jest wyjściem, no. I po prostu... zrobili to, żeby po prostu móc robić zwroty tej gry, ponieważ CD Projekt trochę ich zmusił, trochę ich postawił pod ścianą i trochę jakby nakazał robić te zwroty i jest to śmieszne oświadczenie CD Projektu, które się w ogóle to nastąpiło, to ogłoszenie Sony to ogłosiło jakoś tam w środku nocy, chyba o 2-3 po prostu według czasu amerykańskiego. Jak tam CD Projekt wstał o 8 rano, to napisał swoje oświadczenie, że wspólnie z Sony... Jak CD Projekt wstał. Nie, no bo to tak było, dokładnie, bo to tak było, że ogłoszenie Sony poszło jakoś w środku nocy, a rano CD Projekt się obudził i napisał, że oni wspólnie z Sony zdecydowali, co kurde, jestem przekonany, że ta rozmowa w ogóle nie wyglądała tak, że oni tam coś wspólnie zdecydowali. Tylko po prostu Sony zrobiło tak, jak zrobiło, ponieważ... uznali, że to jest jakby jedyny sposób, żeby móc robić te zwroty. A jednocześnie zachować twarz. W tym pierwszym oświadczeniu, znaczy w pierwszym, to był tam już któreś w kolei, ale w pierwszym, którym nawołującym do możliwości zwrotu w tej gry, był zaszyty taki kruczek, że przyjmujemy zwroty na tą grę do 21 grudnia. Czyli, że ludzie, którzy ją kupią i do 21 grudnia stwierdzą, że ona źle działa, albo nie, działa tak, jakby oni nie chcieli, żeby działała, mogą ją zwrócić. I teraz taka zagadka logiczna. Jak myślicie, czy jest jakaś taka uroczystość po 21 grudnia, kiedy duża część graczy może dostać tą grę od na przykład rodziców, którzy nie za bardzo sobie zdają sprawę z newsów giereczkowych czy 24 grudnia na przykład, albo 25 grudnia, coś się dzieje. Jakby wszystkie te świąteczne prezenty, które tam nie oszukujmy się. Święta! Tak, nie oszukujmy się. Jakbym ja dostał na przykład od moich rodziców Cyberpunka, to bym dostał od moich rodziców Cyberpunka dlatego, że Cyberpunk jest wszędzie, a nie dlatego, że oni weszli na Eurogamera i przeczytali, że Cyberpunk to jest dobra gra i że dobrze działa na konsoli i dlatego Tomek masz tu Cyberpunka, co nie? Tylko oni mieliby absolutnie pojęcie o stanie technicznym tej gry. I tej sytuacji już...
CD Projekt Red jakby nie ochrania, znaczy w ogóle się okazuje, że w ogóle tego nie ochrania, ale tylko jest, Microsoft. Ale też jednocześnie to jest coś, nad czym oni nie mają kontroli. Oni napisali, że kurwa maile można im wysyłać do 21. Tak, ale nie właśnie znaczy, odpowiedzi na tego maila są takie, według bardzo dużej rzeszy ludzi, którzy na megatredzie redditowym o tym piszą, że pomimo tego, że powiedzieli, że przyjmują te... jakby do 21 grudnia reklamacje, to odpowiedzi odnośnie stanu ich reklamacji na tego maila, ich automatyczna odpowiedź, udzielą do końca roku. I teraz... No, to rozumiem, że odpowiedzi udzielą do końca roku, no bo podejrzewam, że tam, wiesz, no kilkaset tysięcy nawet jakby dostaje takich zgłoszeń, no to jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo zgłoszeń, nie? Ale no jakby bardzo wyraźnie widać nie dość, że... jakby taką politykę wynikającą ze złej woli, zapoczątkowaną złą wolą, bo to, że gra była dostępna dla recenzentów tylko w wersji na PC, to, że nie można było pokazywać własnego footage'u i tak dalej, to było świadome wprowadzenie ludzi w błąd, to później to nie jest tak, że później CD Projekt Red stanął w prawdzie i powiedział właśnie tak, że zawaliliśmy i będziemy robić dobro, tylko to jest tak, że stanął w fałszu i powiedział zawaliliśmy, będziemy zawalać dalej, tutaj będziemy teraz... mylące oświadczenia wypuszczać, wepchniemy pod pociąg Sony, co skończy się chyba gorzej dla CD Projektu, moim zdaniem, niż dla Sony. Wepchniemy pod pociąg Sony, który ma politykę zwrotów, a jednocześnie otworzymy dla was maila, ale ten mail będzie otwarty za krótko dla dużej rzeszy jakby graczy, którzy dostaną tą grę, nie? Tak, ale jednocześnie Sony i Microsoft nie muszą respektować tych postanowień, że tylko do 21, więc Sony robi po prostu zwroty wszystkim, Microsoft robi zwroty, bo z Microsoftem jest tak, że oni po prostu mieli politykę zwrotów wcześniej, więc nie muszą usuwać gry. Natomiast też w tej chwili po wejściu na grę, na stronę gry w sklepie Microsoftu, dostajesz informację na twarz, że ta gra nie działa dobrze na Xbox One. To znaczy takie ostrzeżenie dostajesz, że być może, że zanim kupisz tą grę, miej świadomość tego, że na Xbox One ona ma performance issues i że nie każdemu działa dobrze. I to też jest w ogóle coś, co mnie zaskakuje i co być może trochę tłumaczy to, że mi się gra dobrze, że też piszą ludzie, że jakby że jest różnie. Że mimo, że to jest ta sama konsola, to doświadczenia ludzi są takie, że niektórym działa lepiej, niektórym działa gorzej. I że właśnie Microsoft ostrzega, że to może nie do końca dobrze działać. Mnie w tym temacie w ogóle najbardziej zastanawia, czy my się czegoś, znaczy nie my, ale czy to się w ogóle odbije jakoś na CD Projekcie na dłuższą metę, nie? Czy to będzie jednak taka kolejna historia w stylu, no wyszli, spieprzyli i nic z tego, nikt z tego się nic nie nauczył? Czy zostanie jakiś ślad? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak przez ostatnie 8 lat, nawet w dosyć irytujący sposób, PR CD Projektu radził sobie rewelacyjnie w najróżniejszych sytuacjach kryzysowych. I też nie do końca wiem, co się wydarzyło w tym dziale PR-u, że nagle zaczął sobie radzić tak źle. Być może to jest taki kryzys, że nie dało się tego ogarnąć. Cyberpunk 2077 się wydarzył. Mi się wydaje, że oni mniej więcej działają na takiej samej zasadzie jak wcześniej, tylko że wcześniej działali na tej samej dokładnie zasadzie, ale z sukcesem, więc nikt nie pamięta po prostu tych wszystkich wtop, które oni mieli. Czytałem artykuł w Business Insiderze, gdzie tam takie dosyć zdroworozsądkowe podejście, bo oczywiście z takim nastawieniem jakby biznesowym pisane, nie? I takie zdroworozsądkowe podejście było jakby, że ta gra jest nadal wielkim sukcesem finansowym, że najprawdopodobniej się będzie nadal cały czas bardzo dobrze sprzedawała, że mnóstwo konsumentów w ogóle nie zdaje sobie sprawy z jakichś tam newsów na gamingowych i tak dalej. Tylko że co jest problemem, i co może być problemem poważnym dla CD Projektu, to zmiana narracji, że jakby, że nikt już nie mówi o Cyberpunku jako, tak jak się mówiło tam 2 tygodnie temu, o mesjaszu gier wideo i o tym, jak on mieni gry wideo i tak dalej, tylko wszyscy mówią o problemach. I tak jak Dominikowi pisałem, że na Guardianie, czyli tam wysoko nakładowej takiej gazecie, no z zasięgiem w ogóle na stan, na cały globalnym świat. Globalnym tak naprawdę. Tak, globalnym, totalnie. Centralnie na stronie głównym, tam 7 link chyba wisiał przez cały dzień, że Cyberpunk został wycofany ze sklepu Sony, nie? I jakby i w tym momencie właśnie to się może zacząć przebijać już do takich, kurde, naszych mam, albo jakichś właśnie takich niedzielnych graczy, którzy nie żydają, że być może nie warto kupować tego Cyberpunka. I to może najbardziej zaszkodzić tej grze, nie?
Znaczy ja ci powiem tak, czy my się, czy w sensie tak, jeżeli chodzi o branżę, to nauczymy się. Konsekwencja będzie trochę taka, że jak CD Projekt stanowił, słusznie czy niesłusznie, to by tutaj można było już dyskutować, taki bardzo dobry, jakby był dobrą kartą dla polskich deweloperów mniejszych firm, albo tam niezależnych, to teraz jakby ta Polska straci trochę na wartości, jeżeli chodzi o po prostu zagraniczne inwestycje i ludzi, którzy byliby w stanie zapłacić w jakiś sposób albo zasponsorować takie gry. Jakby przez fakt, że osoba, która to pitchuje, jest Polakiem i to jest polskie studio, to jest raz. Dwa, procesy certyfikacji się zmienią, bo już Sony i Microsoft nie może sobie pozwolić na coś takiego, żeby przymknąć oko nawet na dewelopera, który ma taką przeszłość jak... Iga, naprawdę wierzysz, że nie może sobie pozwolić? No jakby dopiero co wyszło Assassin's Creed Valhalla i wiesz, jakby przez to, że Assassin's Creed Valhalla nie było pozycjonowane jako właśnie ten mesjasz, który odmieni oblicze Ziemi, tej Ziemi, to wyszła, to jest gra mniej więcej w tym samym stanie technicznym, z tego co mówi Dominik. Znaczy, i ona wyszła i nie było żadnego. Jest bugi, ale jest w lepszym stanie. Pomijając problemy z wydajnością, to jeżeli chodzi o takie bugi, glitche, to jest ten sam poziom. Ja bym powiedział, znaczy ja teraz na Xboxie One X mam takie dosłownie back-to-back Assassin's Creed CD Projekt. Mam wrażenie, że Assassin's Creed troszeczkę lepiej działa. To jest faktem bugi, ale nie mam czegoś takiego, że na przykład, znaczy w sensie misja główna jest przechadzalna w całości, nie? W sensie nie masz bugów, które cię powstrzymują przed jej ukończeniem. No tak, ale wciąż spokojnie kilka miesięcy dodatkowych by się przydało tej tak, gry. Tak, to oczywiście. No ale i chodzi mi o to, że jak wyszła Valhalla, to nie było dyskusji na temat tego, czy certyfikacja się wiesz, weźmie w garść, nie? Tak samo Fallout... Mamy inne gry, Fallout 76, tak. Anthem, który ja nie grałem na konsoli, ale też, który podobno straszne problemy sprawiał na konsoli po premierze. Jakby Cyberpunk nie jest pierwszą grą, która ma duże problemy i która powinna wywołać takie dyskusje. Control. Control, właśnie. Control na maksa w swoim pierwotnym stanie nie powinien się ukazać i nie powinien przejść certyfikacji. No, chciałabym liczyć na to, że procesy certyfikacyjne zostaną w jakikolwiek sposób troszeczkę jednak, jakby to powiedzieć... Wiecie, co mnie... Przepraszam, no. Czekaj, szukam słowa. Żeby były bardziej surowe, tak? To jest D2, a 3 gracze się na niczym kurde nie uczą i jeżeli chodzi o nas jako branżę graczową, to będzie zaraz ogłoszony Wiedźmin Kart albo Wiedźmin Volleyball i po prostu, jak to powiedział Tomek i bardzo mi się to podoba, internet się obsra na poziomkowo. Mnie jeszcze uderza w tym wszystkim to, że embargo było tam, nie wiem, 3 dni przed premierą, 7 grudnia i jakby mnie nie dziwi to... Tajne embargo. Słucham? Tajne one przecież jeszcze były. Tak, tak. Nie dziwi mnie to, że serwisy, które jakby szukają klików i dla których to był super gorący temat, przystały na warunki CD Projektu, na bardzo restrykcyjne warunki, które nie dość, że uniemożliwiły im zagranie w tą grę na tam dwóch trzecich platform, na które ona wyszła, to jeszcze uniemożliwiły im nagranie fragmentów rozgrywki z tej jednej platformy, na której mogli grać. Jakby nie dziwi mnie, że serwisy na to przestały, natomiast co mnie dziwi i strasznie rozczarowuje, że praktycznie żaden serwis nie postawił się i nie powiedział, że słuchajcie, my jeszcze przy okazji CD Projekt tą grę wysyłał tam 3 dni przed premierą, 3 dni przed datą embargo. Nie wiem, czy ktokolwiek skończył tą grę z ludzi, którzy w nią grają. Ale nie chodzi mi o to, ja nie uważam, że trzeba skończyć grę, żeby ją recenzować, ale nie wierzę, że ktokolwiek, znaczy ktokolwiek nie. Wydaje mi się, że duża część recenzji powstała po bardzo powierzchownym obcowaniu z tą grą. Ponieważ no, siłą rzeczy to jest taka gra, że nie wierzę w to, że w 2-3 dni... Tak, to zresztą widać w tych recenzjach, że niewiele recenzji na przykład podejmuje problem głębokości świata przedstawionego. Tak, nie? Dokładnie. Ponieważ... Że jak pograsz troszeczkę uczciwiej w tą grę, to widać, że to wszystkie systemy są bardzo płytkie, że świat tak. Na ciebie nie reaguje, że jest bardzo mało interakcji i takich organicznych. Ja rozumiem, że serwisy to zrobiły, natomiast jestem strasznie rozczarowany, że Destructoid nie opublikował recenzji, ale Destructoid nie opublikował recenzji, ponieważ jak sami napisali, nie dostali kopii, ponieważ to był tam problem, szczególnie dla amerykańskich serwisów, że po prostu nie dostali, więc te serwisy, które nie dostały recenzji, nie opublikowały na embargo i akurat zaskakujące te serwisy dużo niżej oceniły tę grę, bo Destructoid dał 7,5, czyli jakby jak już nie czuli nad sobą tej presji, żeby zrecenzować ją w 2 dni
i mieć tą recenzję na tego siódmego i jeszcze przystając na wszystkie warunki CD Projektu, to nagle się okazało, że może to nie jest taka super gra, takie 10 na 10. Chociaż... Powiedziałbyś, że to nie jest arcydzieło? Chociaż raz jeszcze my się wszyscy zgadzamy, że to jest spoko gra i też jakby... Tak, no 8 na 10, to jest moim zdaniem 7,5 na 10 to jest nawet 7,5, za mało. 8 to jest uczciwa ocena, tak. 8, ja też bym 8 na 10 dał tej grze. Mhm. Jakby z gwiazdką, że jeżeli by wszystko działało. Jeżeli by wszystko działało, tak. Na konsoli raczej bym ją słabiej ocenił. I że właśnie, kurde, nikt z tych wielkich serwisów, że ile tu było do wygrania, moim zdaniem. Być może więcej nawet niż te kliki na dzień premiery. Jakby jakiś serwis powiedział, że słuchajcie, takie są warunki i my na jej nie przestajemy. I opublikujemy recenzję za tydzień. A jednocześnie też... To nie było trochę tak, że nikt nie mógł powiedzieć o tym, jakie są warunki? No nie wiem, wiesz co, jak nie podpisujesz NDA, to chyba można opublikować. Ale embargo w ogóle też jest bardzo takie jakby zgodą na coś, która nie jest na piśmie, nie? No dobrze, wciąż mogli napisać, że słuchajcie, po prostu, na dzień premiery napisać, że nie jesteśmy gotowi na publikację recenzji, wrócimy do was za tydzień. I za tydzień po prostu napisać o wszystkim uczciwie. A jednocześnie CD Projekt to też nie jest taka firma jak Ubisoft, więc ta zemsta CD Projektu przyszłaby za 8 lat, co nie? Więc też myślę, że taki Kotaku... już teraz trochę przyszła, Tomek. Myślę, że taki Kotaku albo Polygon, albo Eurogamer jakby mogliby sobie poradzić, przeżyć jakby to. Dokładnie. Nie jest tak, że... że nie dostaną kodzika na Wiedźmina 4 za 8 lat, nie na czas. Także to jest strasznie zastrzeżające, że jakby nie wyszedł, że nikt z tego nie wyszedł obronną ręką, że nie ma takiego, nie ma nawet jednego serwisu, który można by pokazać. Ale ja mam jeszcze taką jedną refleksję, że nie wiem, czy ja to mówiłem tydzień temu, mam trochę déjà vu teraz. A serwis niezatopialny? Mam takie déjà vu, że wszyscy chcemy, żeby dziennikarstwo growe było lepsze. Jakby wszyscy się zgadzamy z tym, że ma swoje problemy dziennikarstwo growe i że fajnie by było, żeby było lepsze. To może byśmy taki punkt wyjścia przyjęli, że przestańmy je sabotować, jakby z każdej strony, zarówno jako czytelnik, jako dziennikarz, jako wydawca, jako marketingowiec i tak dalej, bo może po prostu przestańmy non-stop utrudniać pracę, życie, właśnie narzucać jakieś idiotyczne warunki, przymuszać trochę do takiej sytuacji, gdzie ludzie zaczynają rozważać, czy podpisać to NDA, czy nie, na ile im się opłaca być szczerym, a na ile im się nie opłaca i tak dalej. Przestańmy też wysyłać groźby śmierci do ludzi, którzy napiszą recenzję 7 na 10, nie? I naprawdę, autentycznie pamiętam, jaki był hejt na tą recenzję GameSpotu, że tam kobieta napisała, że nie kraftowała broni w tej grze. Spędźcie w Cyberpunku 2077, spędźcie 2 godziny i zobaczcie, jak działa kraftowanie broni w tej grze i od razu zrozumiecie, o co chodzi w tym punkcie. Jakby. Nie dość, że wy będziecie wiedzieć, że to kraftowanie nie działa, to nawet twórcy tej gry wiedzą, że to kraftowanie nie działa. Na przykład, podam przykład. W tej grze można kraftować amunicję, co jest spoko. Że można kraftować amunicję. No to co nie wiedziałam, a gram prawie 50 godzin. Oni też nawet nie wiedzieli o tym, ponieważ możesz kraftować powyżej limitu amunicji. Bo masz limit amunicji, na przykład do strzelby szczególnie, masz 100 nabojów, które możesz mieć naraz. Kiedy dojdziesz do tego limitu, to ciągle możesz kraftować tą amunicję. Gra cię nie informuje o tym, że doszedłeś do limitu. Schodzą ci zasoby na ten crafting, podchodzi ci level na ten crafting, a po prostu nie dostajesz amunicji, bo masz... A jednocześnie, jakby ta sytuacja jeszcze była za mało zjebana, to jednocześnie są skoruptowane save'y, że jak masz za dużo skraftowanych przedmiotów i za dużo rzeczy w ekwipunku i save przekroczy 8 mega wielkości, to się psuje i już nie masz tego save'a. Ty gadasz, ty, ja muszę wszystko sprzedać, tak. Ja mam taki save w ekwipunku. Więc oni, ja mam totalnie wrażenie w ogóle, i o tym też ostatnio komuś pisałem, że... Jezu. Spoko jest ta gra, spoko jest w tej grze, ja lubię w tej grze to, że to nie sprawia wrażenie takiej gry zaprojektowanej przez komitet, nie wiem, jak to po prostu powiedzieć, no ale w sensie, że to nie jest kolejna gra, a taka super
do takiej linijki przeciętności doprowadzona. I to jest okej. Okay. Natomiast bardzo często to sprawia wrażenie takiej gry, której proces projektowania być może nie wyglądał tak, że zrobiono tam badania i zrobiono, wiesz, po prostu uśredniono wszystko do takiego standardowego AAA. Natomiast bardzo często sprawia to wrażenie takie, że tam siedziało 10 osób w pokoju i po prostu się kłóciło i w pewnym momencie wszyscy mieli tego dosyć i jedyny typ, który jeszcze miał siłę walczyć o swoje, czyli dobra, już zrobimy tak jak chcesz, no już zamknij ryj po prostu. I cały ten crafting dla mnie jest taki, że po prostu ktoś tak długo męczył o ten crafting i tam 10 osób mówiło, że nie, to nie ma sensu. I po prostu już mieli dosyć kłócenia się z nim i po prostu już im się nie chciało tłumaczyć, dlaczego to jest bez sensu. Dobra, po prostu rozrzućcie po tym Night City jakieś surowce. Tak. I tak ludzie zbierają wszystko, więc będą mieli jakieś absurdalne ilości tych surowców, w ogóle nikogo to nie obchodzi. I niech tam po prostu nacisną jeden przycisk i już ich mają tak, tą amunicję. I tak działa ten crafting. I tak działa ten crafting, że po prostu ktoś powiedział, dobra, robimy, no już chuj. Przepraszam, dobra, niech już będzie, dobra, niech ci będzie. Nie? I cały ten system jest taki, na zasadzie niech ci będzie, no. Tak, to prawda. Smutne, ale prawdziwe. Jak to jest, że powiedziałeś coś tak prawdziwego, a tak odważnego, Dominik? Nie wiem, Miga. Bo nie stoi za tobą komitet tylko. No dobra, no. Chcemy coś jeszcze ponarzekać znaczy, na CD Projekt? Jeszcze kwestia tego, że oczywiście jako, że CD Projekt jest firmą na giełdzie, to mają też spotkania różne z inwestorami oraz osobami jakby zainteresowanymi tym, co się dzieje jakby z tym produktem, na który oni wyłożyli swoje pieniądze. No i było też takie spotkanie jakby board, zarządu. Tak, spotkanie zarządu, w którym CD Projekt już bardzo tutaj w cudzysłowie ładnie odpowiadał na pytania, takie bardzo konkretne pytania w ich stronę, czyli na przykład dlaczego w styczniu powiedzieliście, że gra jest już skończona i właściwie tam wszystko z niej okej, teraz będziemy pushować, jeżeli tak nie było, na co odpowiadają, weźmiemy za to pełną odpowiedzialność. Tak. No i sami deweloperzy już zaczęli jakby, we are rebels, więc zaczęli być niegrzeczni wobec tego, co dzieje się ogólnie z komunikacją odnośnie tej gry, bo jakby nie patrzeć, jeżeli robiłeś asety w CD Projekcie albo byłeś pisarzem, to być może fajnie jest się tym pochwalić, ale jeżeli projektowałeś tam AI i potem masz nagle to mieć w CV, no to nagle jesteś programistą i tylko tyle, nie? W sensie drogą, trudne... ktoś ładnie zauważył, że CD Projekt wziął dofinansowanie od polskiego rządu na projektowanie AI. Ciekawe, co z tym. No to może to jest najlepsze jakby to, co mogli zrobić, no. Tak, więc jeszcze nawet sam CD Projekt nie zgadza się z tym, co zrobił CD Projekt, co jest też takim jakby rozłamem wewnątrzfirmowym. Jest tak, jest klasa. Tak, właśnie cała ta taka gadka o odpowiedzialności, to jest właśnie takie typowo, nie chcę tu wchodzić w politykę, ale wejdę, właśnie to jest takie typowe kapitalistyczne pierdzielenie. To znaczy, weźmiecie odpowiedzialność, to znaczy, co konkretnie jakby, co nie? Jakby jak kto weźmie tą odpowiedzialność, jakie go spotkają konsekwencje i jak to się skończy, co nie? I jednocześnie te wszystkie spółki są tak skonstruowane, żeby jak zaczniesz nad tym myśleć, to rzeczywiście żaden konkretny człowiek no nie wiem, nie podjął jakiejś konkretnej decyzji, za którą powinien podnieść odpowiedzialność, bo nawet jeżeli weźmiemy tych ludzi z zarządu, to jest ich firma, mogą ją prowadzić jak chcą, co nie, jakby de facto. Więc nie wiem, no jakby nie spodziewam się, że zwolnią kogoś z zarządu, bo no chcecie mieć źle prowadzoną firmę, to macie źle prowadzoną firmę i chyba wszystkim to odpowiada, co nie? A też jakby nie chcemy obarczać poszczególnych deweloperów, bo oni zazwyczaj po prostu wykonują polecenia służbowe i wszyscy by chcieli, żeby ta gra była jak najlepsza, pracując w tej firmie i tak dalej. Więc koniec końców jedyne co, to możemy właśnie ponarzekać na jakieś taką zbiorowość, jako taki wirtualny byt, jakim jest CD Projekt Red. I nic się nie zmieni, czy nie? Jakby nikt... Znaczy tak, no w ogóle w takich dużych firmach jakby najczęściej odpowiedzialność za tak monstrualnie wielką grę z bardzo dużym zespołem ponoszą osoby decyzyjne. Te osoby decyzyjne to są jakieś osoby u góry, które nawet nie są na samej górze, bo zwykle na samej górze są osoby, które podejmują dużo bardziej jakby znaczące decyzje na temat samego funkcjonowania firmy, a nie tego projektu tam w środku. I tak naprawdę ta odpowiedzialność jest na tych konkretnych osobach, które podejmowały dane decyzje. Ale te osoby z drugiej strony nie mają mocy prawnej, żeby wyjść jakby przed CDEP i powiedzieć, ja tutaj, John Design, podejmuję
podjąłem, kurde, wszystkie głupie decyzje na temat designu tej gry, a ja tutaj John, tam asset, director, podjąłem dobre decyzje na temat assetów, więc mnie poklepcie po plecach. I tutaj też jest w ogóle problem, bo jeżeli na przykład ja bym zarządzała jakimś studiem, jeżeli chodzi o, nie wiem, system animacji i on by był super zgliczowany, nie? Ja bym na przykład potem wyszła przed szereg i powiedziała, to jest moja wina, ja biorę na siebie odpowiedzialność i potem, kurde, ja nie mogę znaleźć zatrudnienia nigdzie, jeżeli chodzi o branżę decyzyjną na temat animacji i systemowości animacji, to to są konsekwencje, które ja na siebie biorę, tak? Ale jest kiedy taki... firma jako firma mówi, my bierzemy za to odpowiedzialność, to nikt nie bierze za to odpowiedzialność. Jest taki bardzo dobry film, Adwokat z Johnem Travoltą, który jest takim dosyć realistycznym, przynajmniej tak mi się wydaje, jakby, jak się nie znam na prawie, ale dosyć realistycznym dramatem sądowym. Właśnie takim pozbawionym... O, teraz będą komentarze na temat dramatów sądowych. No, ale jakby wszyscy jest są pozbawione, teraz prawnikami. Jest pozbawione takiego hollywoodzkiego lukru, jakby, co nie? I tych właśnie takich dramatycznych zwrotów akcji i tak dalej. I tam w pewnym momencie chodzi o to, że jest jakaś właśnie wielka korporacja, która jest oskarżona o zatruwanie środowiska, ludzie umierają na raka i ten adwokat idzie do tych ludzi i mówi, żeby pozwać tą korporację, a ci ludzie mówią, że, no, że im nie zależy na pieniądzach. Im zależy na tym, żeby ktoś poniósł konsekwencje tego, że ich bliscy umierali, co nie? A John Travolta tłumaczy, że ci ludzie rozumieją tylko język pieniędzy. Jakby, że to jest jedyne pole, na którym oni mogą ponieść jakąś szkodę i jedyne pole, na którym wy możecie coś wygrać. I jakby tutaj też nie chcę porównywać CD Projektu do firmy, która wywołuje raka u kogoś, ale jakby chodzi mi o sam ten cytat, właśnie to, co mówi Travolta w tym filmie. I tak jest z CD Projektem, że te byty takie, wirtualne byty, jakimi są korporacje, spółki giełdowe i tak dalej, one rozumieją tylko język pieniędzy. A w języku pieniędzy najprawdopodobniej my im powiemy: świetna robota, róbcie tak dalej. 8 milionów preorderów i pewnie oni się teraz spodziewają 20 milionów, tak, do końca roku. Trochę nie wierzę w to, że to będzie, że tyle będzie, ale bardzo, 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 bardzo wątpię, że ta gra okaże się finansową wtopą. Jakby, co nie? Ja bym, znaczy, bo to jest takie, ja nikomu nie życzę, żeby to nie wiadomo, kurde, tam, żeby ludzie nagle potracili pracę, żeby pozamykali firmy i tam whatnot. To nie jest ścieżka ku temu. Natomiast chciałabym, jakby znowu tutaj zgłosić się do rozsądku ludzi, żeby czekali na recenzję i nie preorderowali gier, a potem nie byli zgodzieli. Ale właśnie, Iga, ale właśnie nawet czekanie na recenzję w wypadku tej gry nie zadziałało. Tak, bo ona miała fenomenalnie dobrą recenzję. A chciałabym, żeby jakby sama firma CD Projekt, która jest pełna bardzo utalentowanych i bardzo dobrych deweloperów, wzięła sobie raczej do serca fakt, że nie crunchem się robi takie rzeczy i żeby lepiej traktować tych pracowników, żeby dać ich talentowi gdzieś tam śnić w miejscach, gdzie on ma tam śnić, żeby dać im moment, żeby to wszystko powydawać i tam podokończyć i żeby po prostu następna gra to był fenomenalny sukces tam na miarę Wiedźmina, który w jakiś sposób zrewolucjonizuje ten rynek i tę branżę. I to będzie super. To będzie super. Ale kurde, przestańcie robić te PR-owe rzeczy, które robicie teraz, to po prostu nie ma sensu i to jest potwarz. I musicie jakby wyjść z tego, żeby móc wyjść z całości jakby. Jedyne moim zdaniem, co jest w stanie skłonić CD Projekt do zmiany strategii, to jest, żeby poszli to finansowo. A no nie tak, finansowo. Jakby nic więcej nie jesteśmy w stanie my jako konsumenci. A nie poczują tego finansowo, więc... Jakby po co zmieniać system, który działa, no? Tak, tak, tylko że wiesz co, że teraz jest z drugiej strony coś takiego, nie? Jakby ja zupełnie to rozumiem i tak dokładnie powinno się stać, ale jakby największym problemem wtedy nie będzie to, że jakiś John Investor pieniądz dostanie, kurde, mniej pieniędzy, bo on najprawdopodobniej dostanie tyle samo pieniędzy, tylko te bonusy, które zostały... Tylko te bonusy, które zostały jakby obiecane ludkom, będą stosunkowo mniejsze, bo to oni dostaną po tyłkach. Nie inwestorzy, tam pan pieniążek i pan pieniądz dostaną swoje pieniążki i pieniądze, a ci John Developer i Jasmine Graphic Designer już tam dostaną mniej tych pieniędzy. No i to jakby oni dostaną po dupie, bo ludzie po prostu... Na przykład, jeżeli byśmy byli w stanie porozmawiać do rozsądku ludzkiego i stwierdzić, nie można tak być, musimy zagłosować portfelem i wszyscy powiedzą, hej ho, to jakby... To nie ci ludzie, którzy powinni to odczuć, to odczują, nie? No ale to dlatego, że system jest spieprzony i powinniśmy zrobić rewolucję, ale to inna dlatego sprawa, powinniśmy wsadzić bombę atomową do windy. Jestem najbardziej chyba jestem dumny w swoim życiu, albo przynajmniej w tym programie, z tego, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy Dominik mówi takie zdania i ja czuję, że miałem duży wpływ na to.
No, ale tak swoją drogą, to też na tym spotkaniu zarządu ktoś nawet powiedział, że czy nie uważacie, że jest bardzo ironiczny fakt, że gra, która mówi o wyzysku korporacyjnym na pracownikach, robi to przez wyzysk korporacyjny na pracownikach, tak, jakby tak. Tą grę. I jakby tutaj też nie pada żadna konkretna rzecz, więc... Tak. Ja niestety się domyślam, że jeżeli te patche, które mają wyjść w styczniu i w lutym mają wyjść i mają poprawić tyle, co mają poprawić, to CDM znowu nie ma świąt, jakby, nie? Znaczy, jakby to nie jest okej. To jest coś, co troszkę też trzeba, znaczy nie wiem, czy trzeba, ale co mogę powiedzieć, wyszedł patch teraz nowy, jak nagrywamy, to on wczoraj wyszedł, czyli w piątek wieczorem. Mhm. Nie wczoraj, dzisiaj jest niedziela. No ale wyszedł niedawno. 1.05. Hotfix 1.05. I nie jest to patch, który tam nagle wszystko odwrócił o 180 stopni, ale mam takie wrażenie, że znowu te kilka klateczek... Tak? A u nas na grupie ktoś pisał, że zepsuł mu grę. A, patrz. No jest różnie ogólnie, no. Okej, okay, no ale troszkę, ale też... Ja nie zauważyłem różnicy pomiędzy czwórką a piątką. Czwórka dużo dała, a piątki nie zauważyłem. Że jeśli chodzi o tą płynność działania na konsoli, to jest troszkę lepiej na konsolach. Że widać, że coś się dzieje, że jakby trajektoria jest właściwa, no ale to jeszcze trochę zajmie. Tak, ale też sprawdziłem, czy są jakby widać, fixy że crunch na te bugi, które miałam, jeszcze nie ma. Ja już się w lustrze dobrze odbijam, więc to mnie cieszy. Ja nie, ja cały czas byłem w lustrze bez... Ja właśnie nie, ja cały czas byłem w lustrze łysy, już z 1.05. Co doprowadziło do kilku cutscenek, w którym moja Wii była łysa. Okej, okay, to nie, ja już mam swoją czapkę. No dobra, przyspieszymy trochę tempo, więc najpierw ekranizacja Metal Gear Solid 5, którą będzie realizował Jordan... Nie, po prostu Metal Gear Solid, nie 5. Wziąłem to piątkę tylko z tego, że... No bo te media wszystkie wrzucały tak, screeny tak, z piątki, wiem. Bo są najlepiej wyglądające, co nie. Będzie on realizował Jordan Vogt Roberts, który nakręcił wcześniej Kong Wyspa Czaszki, który był średnim filmem. I głównie z tego jest znany, jeszcze jest znany z jakiegoś takiego małego filmu Królowie Lata. I Solid Snake'a będzie grał Oscar Isaac, który jest bardzo dobrym aktorem i bardzo się cieszymy, że on będzie grał, o ile ten film w ogóle powstanie, bo to, że tam przypisali jednego aktora do jednej roli, to jeszcze nic nie znaczy w Hollywood tak naprawdę. Ale trochę mnie dziwi, dlaczego Kiefer Sutherland nie był brany pod uwagę. Może był brany pod uwagę, ale o tym nie wiemy, bo który literalnie grał już Snake'a i grał go bardzo dobrze. I... Znaczy nie grał Snake'a, no tam okay, jest cała ta skomplikowana tematyka, czy to jest Snake, czy nie jest Snake, którą tutaj pominę. To jest fajny temat zawsze, no mówmy dalej. Tyle w sumie mam do powiedzenia o tym filmie. Nie wiem, czy macie coś więcej do powiedzenia. Nie, okej, okay, jakby ja akceptuję to, co powiedziałeś, jako oficjalne stanowisko podcastu. Ja bym bardzo chciała, żeby Kojima pisał dialogi, nawet nie scenariusz, dialogi. Ja bym bardzo chciał, żeby to była wierna ekranizacja i żeby to wyszło takie szpiegowsko-akcyjne kino akcji klasy C, i żeby nagle wszyscy spojrzeli na to i stwierdzili: ale przecież taki jest Metal Gear Solid. Jak mogliśmy tego nie widzieć przez te 30 lat? A no. Ale The Game Awards, to jest ważniejszy temat. Go. Ku żadnemu zaskoczeniu Game Awards wygrało The Last of Us Part 2. Czy ktoś jest z was zdziwiony? Nie, nikt. Dziękuję. Oprócz tego, ja tutaj mam to rozpisane nawet, więc przepraszam, jeżeli też słuchać scrolla. A oprócz tego, teraz będę mówić o kategoriach, w których nie wygrało The Last of Us 2, bo tak jest dosłownie szybciej. Najlepsza muzyka i udźwiękowienie Final Fantasy VII Remake. Nie będę czytać o sportowych rzeczach. To też jest w ogóle, jakby pomijając już nawet to, co już wyśmiewaliśmy, czyli tam nominowanie gry sprzed 20 lat do nagród, bo tam powiedzmy to jest nowa wersja, tak? Więc można powiedzieć, że design jest trochę nowy. To ta muzyka, to jest muzyka, która została napisana. To są te same utwory, aranżacje są najwyżej nowe. I Nobuo Uematsu. Co zrobisz? Nobuo Uematsu jest geniuszem. I jakby jeżeli chodzi o taką muzykę do japońskich RPG-ów, no to jakby nie ma drugiej takiej osoby, która w ogóle by była tak rozpoznawalna i której utwory tak by mocno nam towarzyszyły i tak mocno były w naszą w ogóle ogólną świadomość graczową wpisane. I super, to jest wspaniały kompozytor, ale to są te same utwory, po prostu inaczej zaaranżowane, kurde. Go, pozostaje nagrody. Dobrze. Najlepsza ongoing game, czyli taka, która cały czas trwa, jest No Man's Sky. Zdziwienie. A właśnie, ja tu chciałem powiedzieć, bo jest takie częste porównanie teraz Cyberpunka 2077 do No Man's Sky.
gdzie No Man's Sky jest podawana jako taka historia odkupienia tych swoich win i grzechów. Podobno to jest już bardzo dobra gra dzisiaj i super się w nią gra i jest zupełnie inna niż w dniu premiery. Nie wiem, bo nie gram w nią, ale jest jakby taka teraz narracja i dostaje te nagrody i tak dalej. Wydaje mi się, że w przypadku CD Projekt Red taka historia jest bardzo mało prawdopodobna, bo No Man's Sky jest jednak grą indie, robiąc za dużo mniejszy budżet i jej sukces finansowy pozwolił na wiele lat działania firmy. A bardzo wątpię, żeby CD Projekt Red mogło teraz nie robić nowego projektu, tylko skupić się na przykład 2-3 lata, bo tyle No Man's Sky tak ma, 2-3 lata na naprawianiu cyberpunka, co nie? Jakby wszystkie swoje siły rzucić na więcej ma nawet. Ale no w każdym razie cały czas nad nim tyle pracują, a oni nie mogą sobie na to pozwolić. Dobrze. Najlepszy art direction dostał Ghost of Tsushima, co uważam za fajne. Action game Hades. Nobody cares. Najbardziej oczekiwaną grą jest Elden Ring, ale to też jest bardzo dla mnie zupełnie logiczne. Games for Impact, moja chyba ulubiona kategoria, ale dostało to Tell Me Why, więc nawet przez moment pomyślałam, żeby wrócić do tych giereczek Don't Not, które już mnie zupełnie nie interesują. Najlepsza gra multiplayer, Among Us, która nie wyszła w tym roku, ale rozumiem, coś tutaj się stało. Cały czas czekamy na nową mapę, początek 2021 roku Iga, będzie nowa mapa. Możemy zagrać w Among Us. Jest w Game Passie. Tak, nie muszę wydawać 12 zł. 17. Kupiłem już dwa razy tą grę, więc... najlepsza gra niezależna Hades, bardzo słusznie. Najlepsza gra RPG Final Fantasy VII. Najlepsza strategia bądź symulator Microsoft Flight Simulator, bo teraz to jest jedna kategoria i to jest ważne, żeby to razem połączyć. Tak. Gracze wybrali najlepszą grą Ghost of Tsushima, co uważam, jestem bardzo okej z tym, bo im dalej z jednej strony, okej, ale z drugiej strony znowu wyszła ta toksyczność trochę naszego środowiska, bo w pewnym momencie bardzo wyraźnie wygrywało The Last of Us 2. I wydaje mi się, że Ghost of Tsushima wygrało trochę na zasadzie pospolitego ruszenia, żeby ta lewacka propaganda The Last of Us 2 nie wygrała, co nie? Albo może, żeby ta średnia gra nie wygrała. Może pomyślmy o tym w ten sposób. A czy Ghost of Tsushima to nie jest też po prostu średnia gra z taśmy 7x10? Nie, wiesz co, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze dopracowana giereszka, która ma kilka naprawdę fajnych, dobrych rozwiązań, ale wciąż jest open worldem. Jest to po prostu taka gra, dla mnie to jest w ogóle taka gra z taśmy, no. Nie grałem w nią, ale... Ale ma mechanikę haiku. Jestem profesjonalistą, więc nie muszę grać, żeby mieć opinię. Dobrze. Najlepsza gra mobilna Among Us i najlepszy bitewniak, albo tak jak w jednej książce Alien vs. Predator znak zapytania napisał naparzanka, więc najlepsza naparzanka Mortal Kombat 11 Ultimate. Ja, Igaś, w ogóle ci nie wierzę w twoje opinie na temat Open Worldów od Sony, ponieważ mówiłaś, że... Horizon Zero Dawn jest jakąś tam wyjątkową grą, a dla mnie to było tak nudne. Nie wyjątkową, powiedziałam, że jest najlepszą grą Ubisoftu, której na szczęście strasznie, nie wygląda Ubisoft. Jest strasznie nudna i taki właśnie. Znaczy, wiesz co, ja teraz mam jakby Assassina, którego obserwuję od miliona godzin i Assassiny już są po prostu tak nudne, że dla mnie Horizon miał przynajmniej ciekawą fabułę. Nie znasz się. Ultimate, tamte jeszcze od Hitlerów mnie zwyzywaj. Dominik, tutaj jako profesjonalny dziennikarz już błyszczę. Nie znasz się, Hitlerze. Jestem dziewczyną, więc ogólnie to mam nie mówić, rozumiem. Jak mówiłem, żebyśmy nie sabotowali zawodu dziennikarza wszyscy, to miałem też na myśli dziennikarzy, na samych. Dobrze, i chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, co jest może trochę ciekawsze niż same nagrody. Przejrzałam wszystkie trailery, jako że mówię, pierwszy raz od kilku lat nie oglądałam tego na żywo. Niestety, moim zdaniem, trailery są mniej więcej tak samo ciekawe jak te nagrody, czyli nie za bardzo. Natomiast pokazali kilka takich giereczek, na które nawet trochę czekam. Między innymi to jest, i teraz nie wiem jak to się czyta, Chia. W sensie taka Legend of Zelda, ale główną bohaterką jest taka dziewczynka i to się dzieje w realiach, żeby nie skłamać. Już zaraz powiem, tylko muszę odpalić. Nowej Kaledonii. Więc jest to dla mnie o tyle ciekawe, że ewidentnie jest tam bardzo dużo kultury języka pokazanego jakby... No, odległego nam, jakby odległe nam kultury. Poza tym
tak naprawdę jest bardzo dużo nowych bohaterów albo w Super Smash Bros., albo w League of Legends, albo w Fortnite, co nie wiem, czy nas w ogóle w czymkolwiek jara. Był przełomowy przecież zwiastun nowego Mass Effecta, Dominik. Tak, nie, właśnie tutaj się na poziomkowo? Się Dominika zapytać, bo mam to na końcu tutaj listy, ale chciałam też powiedzieć, że jakby nic jakiegoś wielkiego, nic się nie stało i nawet się zastanawiałam, czy wrócić do Disco Elysium, jako że zapowiedzieli w końcu ten final, wersję reżyserską, bo ma kilka nowych questów. Jestem nawet trochę zła, że ma kilka nowych questów. I udźwiękowienie, pełne udźwiękowienie. Ma pełne udźwiękowienie, ale ma kilka nowych questów i co, mam znowu przejść Disco Elysium? Znowu mam się poczuć w ten sposób? Ja na znowu maksa... mam oddziaływać empatycznie na gry? Ja na maksa będę grał w tą grę znowu, bo mnie, wiem, że Tomek ma inną opinię na ten temat, natomiast mnie strasznie cieszy udźwiękowienie dialogów, bo uważam, że ta gra miała bardzo fajny voice acting wtedy, kiedy on występował i naprawdę z wielką radością doświadczę jej znowu jakby obcując z tym aktorstwem przez całą rozgrywkę. Ja też się cieszę, bo znaczy, to nie jest tak, że jakby hejtuję, ale nie przeszkadzało mi to, że tam dużo czytania było. Bo ja znaczy, mi też nie przeszkadzało, że było dużo czytania, natomiast nie chodzi mi o sam fakt czytania, bo tam wciąż to czytanie będzie, tylko to, że jakby będzie aktorstwo tam też jednocześnie i że to jakby dużo bardziej czujesz jednak postać, jeżeli... Ale wiesz, czego możesz sobie nie zdawać sprawy? I jak długa będzie ta gra przy czytaniu tak wielkiej ilości tekstu. Znaczy ja w ogóle w takie gry gram dwa razy dłużej niż wszyscy, więc tam... Czyta, lektor, który czyta tak realistycznie, czyta dużo dłużej niż ty czytasz sobie w głowie. Szczególnie, że Disco Elysium jest taką dosyć flegmatyczną grą z bardzo wielu powodów, więc to mi będzie Mi to nie przeszkadza, bo ja gram w takie gry i tak bardzo powoli i tam wszystko czytam. W Cyberpunku też jak teraz gram, to w ogóle wszystkie te drzazgi, jak to się tam nazywa, wszystko to czytam, wszystko tam liżę ściany i tak dalej, więc tam... Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że osobiście czekam na ten Oddworld Soulstorm, bo stęskniałem już się za Abe'em i wszystkimi grami Oddworld Inhabitants. A oprócz tego pokazali takie dwie giereczki, jedna się nazywa It Takes Two i to jest taka zręcznościowa, platformowa gra z takim twistem, że dwójka bohaterów to jest małżeństwo, które ma jakąś rozterkę i została na nie klątwa jakaś tam rzucona i staje się laleczkami i muszą robić bardzo wiele różnych rzeczy, żeby tą klątwę złamać i powrócić do bycia ludźmi, ale przy okazji też naprawiają to swoje małżeństwo, co uważam za taki całkiem dziwny twist na tego typu grę, ale bardzo chętnie bym to zobaczyła. No i będzie coś takiego, co się nazywa Road 96, który jest jakimś takim proceduralnie generowanym symulatorem ucieczki z kraju na autostopie, gdzie się podejmuje liczne wybory. Mnie ta gra super zainteresowała, również dlatego, że ma bardzo fajną piosenkę w tle trailera. Ma fajny trailer. Tak, to jest bardzo fajny trailer z bardzo fajną muzyką, wykonawcy, czy tam zespołu, czy DJ-a, nie wiem jak to się nazywa, jak to określić, ale nazywa się Toxic Avenger i jest to utwór... Film. Też Toxic Avenger, trylogia, bardzo polecam. Okej, być może tak się nazywa też wykonawca, czy jest to zespół, czy tam solista, to nie wiem. I jest to utwór napisany, co też zresearchowałem, bo po prostu byłem zainteresowany tym utworem i chciałem go posłuchać. Jest to utwór napisany specjalnie do tej gry, czyli to nie jest tam na zasadzie, że po prostu wzięli jakąś tam piosenkę, tylko to jest piosenka napisana stricte do tej gry i bardzo polecam jej znalezienie. Tak, i na sam koniec zostawiłam sobie taką jakby wycienkę na torcie po tym, kiedy, znaczy przed tym jeszcze jakby zapytam się Dominika o nowy Mass Effect. Ghost and Goblins Resurrection. Wyjdzie gra, której nigdy w życiu nie mogłam skończyć, bo była po prostu zbyt trudna forever na Nintendo Switch. I wygląda super cute. Nie spodziewałam się, że mogą zrobić w taki sposób grę, jak ją zrobili i żeby to miało sens. Totalnie ma to sens. Czekam, będę grać. Dominik, powiedz o nowym Mass Effect. No, zrobili taki trailer na zasadzie takiego samego, czegoś takiego, co zrobiła Bethesda z Elder Scrollsami, czyli taki po prostu ktoś usiadł i tam, nie wiem, przez miesiąc, czy tam nie wiem, ile taki trailer się dłubi, pewnie nie miesiąc, pewnie tydzień, dłubał taki trailerek, żeby tam pokazać, okej, robimy nowego Mass Effecta, to jest pewnie jakaś głęboka preprodukcja, na jakim etapie jest ta gra, tak zgaduję przynajmniej, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat, i z tego trailera totalnie nic nie wynika, oprócz tego, że tam robimy nowego Mass Effecta i będzie tam, pamiętacie Sheparda? Pamiętacie Sheparda? My też. I tyle.
więc totalnie nie. Podobnie wyszedł trailer nowego Dragon Age'a, z którego wynika tak samo nic, co jest dla mnie o tyle dziwne i takie smutne, że o ile Mass Effect, no to tam się nie mówiło za bardzo, więc okej, okay, więc być może to jest właściwy moment, żeby po prostu tylko zasugerować graczom, że coś się dzieje w temacie. O tyle o Dragon Age'u się już mówi długo, że ta gra powstaje i to, że ciągle biedne CGI tylko jest na ten temat i nie ma zero w ogóle gameplayu i zero, nawet gameplayu, nawet czegoś na silniku choćby, pokazać jakiś taki, wiecie, taki kunafejkowy... Mogli dodać po prostu taki napis na dole, na silniku. Fejkowy gameplay taki, żeby przynajmniej było to na silniku, ale nie, to jest po prostu kolejny kurna kiepskie CGI, znaczy kiepskie, no okej, okay, no tam kiepskie, nie kiepskie, no ale totalnie nie wiemy, jak ta gra będzie wyglądać i co się w niej będzie robić, więc... Oprócz tego, że zabijać smoki tam obviously, no ale... Więc jestem bardzo rozczarowany. Znaczy byłbym bardzo rozczarowany, może tak, gdybym czegokolwiek się spodziewał. Niczego nie się spodziewałem i tak jest to... Jeszcze miał jakieś nadzieje i marzenia w życiu. No dobra, to kończymy chyba na dzisiaj, co? Chyba tak. No. Jeszcze ogłoszenie parafialne, że za tydzień nie będzie odcinka, ponieważ są święta i zamierzamy w jakiś sposób obchodzić te święta, więc za tydzień nie będzie odcinka, a za dwa tygodnie normalnie wracamy. Z podsumowaniem roku 2020. Zgadnijcie, kto dostanie nieczystą zagrywkę. Dominik. Tak. Zgadła? Nie. Fuck. No, to cześć. Cześć. Pa.